Czekaj, muszę się uczesać w takim razie. Teraz Tobie zapadł długę. też, Andrzej, by się przydało. No właśnie zauważyłem, to nie byłem dawno u fryzjera, no cholęcia. Andrzejowi kupimy grzebień na urodziny. O. Dzięki. Wiem, Dominiko, zawsze mogę na ciebie liczyć. Andrzej, mówiłeś, że nie zaczynamy punktualnie, tylko chwilę sobie jeszcze damy na zebranie się. Tak. Myślę, że jeszcze Dobra. tak To ja 5 sobie minut. zrobię dolewkę wody. Bo w tej chwili nas jest już 12, więc myślę, że tutaj zacznie się gromadzić większa ilość osób. O, fajnie. Dzień dobry. Cześć Piotrze, udało się. Komputer Cześć. powstał. Tak, ja po Nie. prostu, no, a ci później wytłumaczę kiedyś. A, Ale jest ideał, to mnie. mamy dwóch Piotrów. To jest super. Tak, u A. mnie się nie udało, musiałem się, wiecie, połączyć z komórki, no ale. Właśnie widzę taki obraz No. komórkowy troszkę u siebie, tak. Tak. Nie wiem, Ale Zoom, jak. przez 2 tygodnie nie używałem Zooma, słuchajcie, bo się przeprowadzałem i utknął mi na connecting. Więc No. dzisiejszy świat jest taki. Dobra. No, jest nas 15, to jeszcze chwilkę. Tak, formalnie 5 pozostaje. No. Dobra. Więc na razie możemy jeszcze tak, a trochę woda, właśnie tak jak Adrian, poszedłeś. Ale w ogóle fajnie Was widzieć. Plus aktualnej sytuacji jest taka, że zauważcie, mamy spotkanie, gdzie mamy główne gaduły: Poznań, Wrocław, Gliwice, Trójmiasto, de facto Gdynia, Łódź, a poza tym my wszyscy też jesteśmy z różnych miast. Aneta Kalisz się dziś nie. No tak. Paula Warszawy, tak. Więc to jest. Fajnie, fajnie. To taka możliwość wirtualnego bycia w Łodzi. Dlatego, że jesteśmy w różnych miejscach. No. Dobra, oj, gromadzi nas się powoli. W tej chwili już mamy troszkę więcej. Dobra, Wow. 20. 20, 21. Gramy dalej. Jeszcze Odliczanie. tak, odbliżanie. Zaczniemy punkt 9.5 dla tych z Was, którzy dopiero co przybyli, bo jeszcze tak chcemy się zgromadzić. O, 22, dobra. Będzie, będzie. Będziesz musiał się martwić, czy limitu wystarczy. Nie, no limit jest do 100, myślę, że nie, że starczy. O, spoko, tak mi się wydaje. Dobra, a też, o, Łukasz do nas też Andrzeju, dołączył. czy ja mogę wrzucić tego linka do nas na Slacka, w sensie jakby ktoś tam się chciał podłączyć jeszcze? Tak, absolutnie Okej, tak, oczywiście, że dobra. tak. Super, Piotr. No. Dobra, 23, zobaczymy. No. Tutaj w okolicach to słońce świeci, co prawda z miejsca, gdzie jest, to nie za bardzo widać, bo jest to na poziomie -1, ale fajna pogoda, przynajmniej Łódź i okolice. Nie wiem, jak tam Poznań, Wrocław, Gliwice, Kalisz, Gdynia i inne miasta. Piękne Ej. słońce, Kalisz. Aż oślepia. We Ja Wrocławiu wcześniej nie też piękne wynurzałem. słońce. To jest słońce. Wow. Jesteś niewidzialny. O, Łukasz, dzięki, że Moja pokazujesz. kamera Pokaż. nie jest w stanie tego pokazać. Tak, można Łukasz, zobaczyć. czy ty masz ubrania, które nie są turkusowe? Mam, nawet bieliznę. No, dobrze. Dobra, to tutaj ja następne osoby wpuszczam do nas. Super. Czołem wszystkim. Bardzo miło z twojej strony. Jeszcze minutka i za minutkę tak formalnie zaczniemy w takim razie. 27. Wow. No to całkiem fajnie. Tak z ciekawości, wszyscy obecni, jak jesteście, to na czacie możemy sobie napisać, z jakich miast jesteśmy. Bo wtedy będziemy widzieć dokładnie, jakie miasta, bo niektóre kojarzymy, ale mogą być dość takie inne. No. Ja w tej chwili jestem Aleksa. Koło Łodzi, na przykład. Mogą być wsie jeszcze. Tak, dokładnie. Dobrzykowice. No dobra, to mamy 9.05. U nas w Dobrzykowicach kręcili samych swoich. Także jakbyście mieli ochotę zobaczyć domy samych swoich i płot Kargura i Pawlaka, to do nas. Super. Ja tutaj jeszcze będę wpuszczę jeszcze jedną osobę.
Dobra, na chwilkę udostępnię ekran. Dobra. To troszkę. O. No, zobaczymy, czy meetup się otworzy u mnie, czy to też już będzie zablokowane, zobaczymy. Ale to zanim się otworzy, o, jest. To chciałem tak oficjalnie do nas wszystkich powiedzieć dzień dobry w środę, pierwszą środę miesiąca i w pierwszą środę miesiąca zawsze są turkusowe śniadania w Łodzi. Przy okazji temat na dziś to turkus, a kasa, a ludzie i różne kierunki, różne rozwiązania, które są. Chciałem od razu z góry podziękować Danielowi, Tobie Danielu, Tobie Adamie, Tobie Adrianie, Tobie Maćku i Tobie Piotrze i jeden i drugi za przyjęcie zaproszenia do chyba fajnej, ciekawej dyskusji w temacie roku. Już wiemy co, wiemy kto, jak, też chyba wiemy, bo będziemy mieli dyskusję. Proponuję też w takim razie przejść na slajdu, tam pisałem wcześniej z kodem 22 PS wielkie, W małe, L wielkie, żeby zobaczyć na slajdu, jaki mamy ranking tematów. Tutaj ja w tej chwili akurat wyświetlam Wam. Czyli do tematów jako pewnych punktów do pogadania właśnie będziemy wracać. Slajdu cały czas jest otwarte, w związku z tym można coś podopisywać, można dalej głosować i będziemy patrzeć w momencie rozpoczynania dyskusji, jak to wygląda. To w temacie tego, co dzisiaj. Dla przypomnienia chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jest 22. turkusowe śniadanie w Łodzi, a szczerze powiedziawszy w sumie to jest 140 chyba 8, jeżeli patrzymy na wszystkie turkusowe śniadania. Co to są w ogóle turkusowe śniadania? Jest to inicjatywa z jednej strony globalna, bo w całej Polsce, z drugiej strony lokalna, bo w tej chwili mam wypisane w 9 miastach aktywnie. Jeszcze w 2 było tam na chwilę jest zawieszone, czyli już mamy 11 miast, można powiedzieć. Inicjatywa jest po to, żeby zbudować platformę do wymiany doświadczeń, wiedzy i takiego inspirowania się. Jeżeli ktoś z Was spodziewa się w ramach turkusowego śniadania, że będzie dokładne szkolenie, warsztat, to nie. Mamy tylko 1,5 godziny do 2 godzin i tutaj się nie warsztatujemy, natomiast spotykamy się w formule dać i brać, czyli i dajemy, i bierzemy. Jest to formuła typowo non-profit. Od zeszłego roku, końcówka zeszłego roku, powstała Fundacja Turkusowe Śniadania, która ma wspierać działania wokół turkusowych śniadań i nie tylko. Statut jest dostępny, ja tutaj nie mam linka w tej chwili. Łukaszu, jak ty jesteś, ewentualnie możesz link po... W ramach Łodzi organizatorem turkusowych śniadań są turkusowi aktywiści i w zaproszeniu też była informacja o tym. Chyba to wszystko, co w tym temacie chciałam Wam powiedzieć. To, co jest ważne, w każdym mieście, każde miasto jest autonomiczne. I zresztą tutaj na tym śniadaniu mamy przedstawicieli opiekunów lokalnych, zarówno Warszawy, tu Paulina, zarówno Kalisza, tu Aneta, zarówno Wrocławia, Łukasz. De facto w tej chwili, jeżeli chodzi o Gdynia, no to Adrian i Piotr, tak? Tak jest. W kierunku idziemy. Adam, który de facto rozkręcał turkusowe śniadania w Poznaniu. No i Daniel, który de facto jest jednym z najczęstszych uczestników turkusowych śniadań we Wrocławiu, chyba, nie, Danielu? Oj, nie wiem. Nie. Łukasz jest częściej. Tak jest, dokładnie tak jest. Dokładnie, więc to fajnie się kręci i myślę, że nawzajem troszkę się inspirujemy i troszkę doświadczeń wyciągamy. Ja na przykład Daniela spotkałem na pierwszym moim turkusowym śniadaniu, na którym byłem w Warszawie i ukradłem od ciebie, Danielu, oczywiście powiedzenie, że nie taki turkus różowy, jak się wydaje. Wcale nie taki różowy. To pamiętam do tej pory. Dobra, to z mojej strony de facto, jeżeli chodzi o taką zajawkę, byłoby wszystko. Plan gry na dzisiaj, po tej zajawce, tak do 9.30 mamy chwilkę na to, żeby nasi główni dyskutanci dwa słowa o sobie, o firmie i o swoim podejściu do turkusu, bądź doświadczeniu, bądź dotknięciu powiedzieli. O 9.30 przyłączymy się na chwilkę na slajdu, tak jak tutaj zresztą jest w tej chwili. Na razie zrobimy stop. O, przyłączymy się na slajdu, żeby zobaczyć to, od którego punktu będziemy zaczynać. No i wtedy będzie jazda taka do 10.40,
z tematami, potem od 10.40 do 10.55 takie pytania i odpowiedzi luźne do nas, ale de facto do dyskutantów. Formalne zamknięcie o 11.00 dla chętnych, między 11.00 a 11.30 pokój jeszcze będzie otwarty i będziemy ewentualnie, jak będziemy chcieli, będziemy mieli czas, jeszcze troszkę pogadać. No to z mojej strony wszystko. Ja bym powiedział, Daniel, może ty byś zaczął w takim razie z tej grupy dzisiaj głównych gości. Dwa słowa o sobie. Cześć. Witam was wszystkich. Ja reprezentuję firmę Sente. Jestem jednym ze współzałożycieli firmy Sente. Założyliśmy tą firmę prawie 20 lat temu, tu we Wrocławiu. I teraz tak, jest nasza organizacja, to jest ponad 160 osób. Tak naprawdę rozwijamy się bardzo szybko w ciągu ostatnich kilku lat, nie wiem, 5, 6, 7 lat. Mocno urośliśmy od 30 osób do ciągle rośniemy. Na turkusowe organizacje trafiliśmy 3,5 roku temu, jakoś tak. 4 lata temu zaczęliśmy wdrażać w naszej firmie koncepcję accountability, takiej współodpowiedzialności, a później po pół roku mniej więcej od wdrożenia trafiliśmy na książkę właśnie Pracować Inaczej, która nam pokazała tą drogę jakby dalej, co może być za zakrętem, jak to może wyglądać. I zaczęliśmy z pewnych praktyk korzystać. I o tym chętnie gdzieś tam opowiadam i chętnie dzisiaj też parę rzeczy opowiem. Na ten moment myślę, że wystarczy. Super. Dzięki wielkie. No co, przyłączymy się może do Poznania, do Adama. Adam, jak tam u ciebie? U mnie wiercą, ale mam nadzieję, że nie słychać. A więc witam was serdecznie. Ci, co przyszli później, to przepraszam, że jeszcze jem śniadanie, ale jest to truksowe śniadanie, nie zdążyłem zjeść wcześniej, więc będę sobie tam podjadał na wyciszonym mikrofonie, mam nadzieję. A tak, ja jestem współzałożycielem też firmy IT High Solutions z Poznania. Już mamy ponad 9 lat. I tak naprawdę Turkus był na początku u nas, tylko zupełnie o tym nie wiedzieliśmy. Potem jak zaczęliśmy zatrudniać ludzi, to przestaliśmy być Turkusowi, bo też o tym nie wiedzieliśmy. A jak przeczytałem książkę Szef, który ma czas, no to się dowiedziałem w ogóle, czym jest Turkus i tak naprawdę wtedy stwierdziłem, że to jest droga, którą bym chciał podążać w mojej firmie albo gdzieś indziej. Wyszło, że w mojej firmie, no i od ponad 3 lat jesteśmy tak na drodze do tego, od 2 lat tak świadomie. No i staramy się właśnie angażować i to w turkusowych śniadaniach, czy właśnie w ogóle w turkusowym Poznaniu, który właśnie jest taką organizacją też w Poznaniu, która właśnie stara się szerzyć kwestie turkusowe. Ja tam właśnie też byłem jednym ze współzałożycieli, nadal podobno jestem jeszcze tam członkiem zarządu, ale nic nie robię. No też staraliśmy się też jako firma świadczyć usługi takie trochę konsultingowe czy szkoleniowe. Zrobiliśmy kilka takich takich jakichś szkoleń czy warsztatów właśnie dla osób, które by chciały podążać tą drogą, by się tu w ogóle dowiedzieć, czym jest Turkus. No i myślę, że u nas to jest dosyć mocno widoczne i wszyscy, którzy przychodzą pracować do firmy, to podkreślają, że u nas jest zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że zazwyczaj dobrze. I nawet wczoraj miałem taki onboarding turkusowy dla 7 nowych osób, które przyszły do nas w ciągu ostatnich 2 miesięcy i właśnie trochę o tym poopowiadałem. No i właśnie każdy podkreślał, że u nas jest zupełnie inaczej, że właśnie a jest takie podejście, że tutaj jakby się ludzi jakby szanuje, jest dobra atmosfera, ale też jakby jest dużo takiej decyzyjności, takiej autonomiczności, takiego zaufania. No to jest właśnie coś, co chciałem właśnie osiągnąć, że powiedzmy teraz mamy kryzys i będziemy zaraz mówić o finansach w Turkusie i u nas jest pełna transparentność finansowa, znaczy dla każdego, kto przeszedł okres próbny, więc jakby każdy widzi finanse firmy i uważam, że jeżeli w czasie kryzysu firma nie ma nic do ukrycia i pokazuje swoje finanse, no to nie ma już nic do ukrycia i też dzięki temu jakby każdy ma na to wpływ, każdy przynajmniej wie, jaka jest sytuacja, każdy wie, kiedy się może spodziewać swojego wynagrodzenia i to nie jest kiedyś tak było przynajmniej, że ze wspólnikami się zamykałem w pokoju, w sumie między innymi w tym pokoju, co teraz siedzę, no i zastanawialiśmy, co tu zrobić. A teraz albo cała firma debatuje nad problemami, jak sobie z nimi poradzić, albo jakieś grono, które chce, albo które ma jakieś większe tam kompetencje do tego. Więc to jest coś na pewno, co dla właściciela firmy jest bardzo, bardzo fajne i takie wzmacniające, że są osoby też inne poza założycielami firmy, którym zależy, by firmę rozwijać.
No a też każdy inny widzi, że no, firma dzieli się informacjami, władzą szeroko rozumianą. Każdy może podjąć jakieś decyzje, każdy ma na to wszystko wpływ, jeżeli chce, więc to jest coś, co myślę, że wyróżnia taki rodzaj firmy od typowej. No i przynajmniej każdy właśnie podkreśla, że to jest coś zupełnie innego i w takich firmach, jeżeli ktoś ma odpowiednią, powiedzmy, świadomość, czy jest gotowy na takie coś, no to odpowiada. Więc jakby tak w skrócie o nas, nie wiem, gdzie nas zabierze to wszystko, ale no myślę, że akurat jeśli właśnie chodzi o kwestię transparentności, no to mamy trochę sukcesów na tym polu. Od półtora roku właśnie mamy wynagrodzenia w pełni jawne, więc o tym też pewnie mogę coś więcej powiedzieć i na razie nikt się o to nie pokłócił i raczej było, czemu ktoś ma tak mało, a nie czemu ktoś tak ma dużo, więc też jest miłe. Więc także no myślę, że tak w skrócie o nas i mam nadzieję, że coś jeszcze ciekawego dopowiem później. No ja myślę, że na pewno. Dzięki wielkie. Chciałbym tylko dodać jeszcze, bo Adam nigdy nie dodaje, że razem z Adamem nagrywamy podcast. Jest on totalnie, robimy go po prostu dla was, więc zachęcamy do słuchania. On się nazywa Rozmowy Niekontrolowane, jak trollowane. Na Spotify można go znaleźć i no jest tam sporo rzeczy z życia też naszych firm, o których sobie gadamy. Tak, sorry Piotrze, tak. O, reklama. Tak, sorry, zapomniałem, jak zwykle. Ja jestem ten od marketingu. Nie, spokojnie, ja zachęcam, słuchałem, naprawdę ciekawe pogaduchy macie panowie. Za rzadko, ale... Tak. Dobra, to w tej chwili w takim razie właśnie Adrianie i Piotrze, może w tej kolejności, jeżeli chodzi o Gdynię. To może powiem dwie perspektywy, postaram się streścić, czyli swoją i The Smartu. Moja perspektywa drogi do Turkusu była taka, że przez całą swoją gdzieś tam karierę zawodową szukałem trochę człowieka w organizacjach i pierwsi gdzieś tam mentorzy czy współpracownicy, którzy spotkałem na drodze, bardzo mocno to negowali, w sensie takim, że organizacje nie są dla ludzi, nie są po to, żeby ich wspierać, pomagać, tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. I wielokrotnie na swojej drodze usłyszałem, że to nie Caritas, kiedy mówiłem o wsparciu pracowników gdzieś w organizacjach. No ale gdzieś tam wierzyłem z tyłu głowy, że są organizacje, jest taka droga, którą można podążać. Też z wykształcenia jestem psychologiem i biznesu i psychologiem sportu pozytywnego, więc też gdzieś w trakcie tych studiów tą perspektywę poszerzałem i zaczynałem wierzyć, że taka możliwość jest. Też przez wiele lat praktykuję NVC, więc to też mnie zawsze czułem taki dysonans pomiędzy tym, co się dzieje w organizacji, a tym, co chciałbym, żeby ludzie się komunikowali. No to tak teoretycznie, a praktycznie z Turkusem spotkałem się właśnie dzięki Piotrowi. Zostałem polecony, nawet nie szukałem pracy, po prostu koleżanka do mnie napisała, mówi, Desmart szuka kogoś do HR-ów. Ja mówię, że nie chciałbym już pracować w HR-ach, bo nie lubię nazywania ludzi zasobami. Ale mogę porozmawiać o wsparciu The Smart, jeżeli chodzi o gdzieś tam rozwój tej organizacji. No i Duszek i kilka innych osób w organizacji było bardzo zapalonych tą ideą turkusową po przeczytaniu szefa, który ma czas. W praktyce to wyglądało tak, że sobie porozmawialiśmy, mieliśmy kilka spotkań, powymienialiśmy ideę. W pewnym momencie Duszek powiedział, dobra, to chcielibyśmy ciebie mieć na pokładzie i chcielibyśmy, żebyś wsparł tą transformację turkusową, bo chcemy iść w tą stronę. Ja mówię, no okej, tam dogadaliśmy się, spotkaliśmy się któregoś dnia, żeby tam wszystko dopiąć. I Duszek mówi, to teraz ten Turkus wygląda tak, że ja jadę na 3 miesiące do Tajlandii, a ty sobie radź. więc, że tak powiem, jak przyszedłem pierwszego dnia do pracy, to Duszek już sobie był na wakacjach w Tajlandii i ja sobie starałem sobie radzić z tą całą transformacją, natomiast jak się okazało, nie było aż tak ciężko, bo po rozmowie z ludźmi, którzy byli w The Smart, okazało się, że tak naprawdę te idee tam są bardzo żywe i można pewnie powiedzieć, że The Smart był już turkusowy, zanim ja tam przyszedłem. Po prostu oni zaczęli to nazywać po przeczytaniu tej książki, że to jest to i wdrażać bardziej, powiedzmy, już sformalizowane praktyki, które miały wspierać tą całą transformację. Ja nie uważam, że my jesteśmy turkusową organizacją, w sensie uważam też, że bardzo trudno być, albo w ogóle to jest niemożliwe, bo traktuję turkus bardziej jako ideę, jako coś takiego, co jest drogą, a nie celem, coś nieosiągalnego i ciągła praca nad tym, żeby to rozwijać i po prostu stawać się
nie wiem, czy lepszym to dobre słowo, ale żeby po prostu reagować na to, co się dzieje i próbować te idee wdrażać. Więc jak powiedziałem gdzieś tam na początku, jest mi to bardzo bliskie i dla mnie głównym takim motywem przewodnim w organizacjach korpusowych jest to, że po prostu człowiek jest mniej człowiekiem, a nie zasobem. I jakby to jest gdzieś taki wyznacznik, że człowiek jest na pierwszym miejscu i dobro człowieka, jego wartości, jego potrzeby powinny być na pierwszym miejscu, a dopiero to jako efektem ubocznym może przynieść sukces organizacji. Tak, tak ja to widzę. Dzięki wielkie. Tak przy okazji, zanim Piotrze, ty będziesz mówić, to Desmart jest miejscem, gdzie są organizowane turkusowe śniadania w Trójmieście. Tak. I to chyba od drugiego śniadania wszystkie się u was odbyły. Więc super panu. Tak. Pierwsze było w restauracji w Gdańsku i wtedy chyba Łukasz właśnie zapytał, czy znamy jakieś fajne miejsce, bo tam nie do końca to się sprawdziło. No i zaproponowaliśmy, że możemy to robić u nas i od tamtej pory. Jesteśmy hostem. Dobrze. Piotrze, ty, a twoja perspektywa z Desmarta? Dobra, to ja tylko postaram się krótko. No tak jak Adrian wspominał, ja zetknąłem się z turkusem pierwszy raz po przeczytaniu książki pana Jednacha. Szef, który ma czas, urzekł mnie strasznie tytuł, jak pewnie wielu. W tamtym momencie chyba rzeczywiście ten poziom odpowiedzialności, który był gdzieś tam spoczywał na moich barkach, był ogromny i dzisiaj z perspektywy czasu, no to już tam za chwilę będzie chyba 3 lata, tak myślę, że od przeczytania tej książki, czy nawet nie wiem, czy nie więcej, no to mogę powiedzieć, że jakby rzeczywiście dzisiaj czuję, że ta odpowiedzialność, która jest na moich barkach, jest dużo mniejsza niż kiedyś. I to jest taka perspektywa moja. Oczywiście widzę mnóstwo zagrożeń i w sensie trudności w tym, żeby reszta zespołu brała tę odpowiedzialność, no bo jeśli ktoś jej nie bierze, no to niestety, ale ktoś inny musi ją wziąć. No albo nie musi i to się czasami u nas też dzieje, czyli po prostu część rzeczy jest tak zwanych niezaopiekowanych, gdzieś po prostu fruwają w przestrzeni. Także no to jest taka moja perspektywa. Dla mnie turkus to tak jak trochę Adrian mówił, że no ja w sumie czułem zawsze ten turkus, jak zakładałem Desmart, to było paręnaście lat temu. No to myślę, że od samego początku traktowałem ludzi bardziej jak partnerów niż jak pracowników, chociaż zawsze były podpowiedzi różnych moich tutaj znajomych, którzy mówili, na przykład pamiętam taki bardzo, bardzo ciekawą rozmowę gdzieś tam w początkach, gdzie ktoś mówił, że nie mogę pójść na przykład na imprezę z moimi pracownikami, ponieważ jak się tam upiję, to mogę jeszcze coś powiedzieć nie tak i to może być źle wtedy odebrane i to, więc no jakby od tego, no takie perspektywy różne były, ale myślę, że właśnie po przeczytaniu tej książki pana Jednacha zrozumiałem, że jakby ja dążyłem zawsze do tego turkusu i do tej trochę równości, ale myślę, że wtedy, 3 lata temu po przeczytaniu tej książki zupełnie nie spodziewałem się tego, jak będzie to ostra jazda. Dzisiaj jestem takim, myślę, że turkusosceptykiem czasami i to zależy od dnia. Czasami mam tak, że po prostu przeraża mnie to wszystko i przytłacza, a czasami po prostu jestem bardzo szczęśliwy, widząc po prostu, jak jednak to się wszystko rozwija i jak ludzie się rozwijają, jak ludzie podejmują właśnie te różne odpowiedzialności, tematy, których wcześniej nie było. Dzisiaj mamy dyskusję w 20 parę osób na tematy, które myślę, że kiedyś w ogóle byłyby poukrywane wśród tam wspólników i w ogóle nie wychodziłyby, że tak powiem, na światło dzienne. W tej chwili w firmie mogę też chyba powiedzieć, że nie mamy żadnych tajemnic, oprócz może jedynie tych wynagrodzeń, nad którymi też tam pracujemy, żeby one były otwarte. Natomiast no, staramy się, żeby tych tajemnic, jeżeli gdzieś coś nawet
czasami ludzie mają taką tendencję do tego, żeby gdzieś coś ukrywać, no to wtedy staramy się to z Adrianem tam wyciągać od razu na wierzch, okej, ale porozmawiajmy o tym gdzieś tam w szerszym gronie. Także no tak wygląda i ja też nie uważam na przykład tak jak Adrian, że jesteśmy turkusową organizacją, uważam, że to w ogóle jest bardzo trudne do osiągnięcia, tak żeby wszyscy czuli tą ideę na tym samym poziomie. My z Adrianem jesteśmy na przykład idealistami. Mamy tutaj jeszcze jednego kolegę takiego, który też jest idealistą i czasami mamy takie po prostu, to są te takie trudne dni, w których siadamy i razem sobie rozmawiamy na temat tego, że no po prostu te pewne rzeczy nie działają tak, jakbyśmy chcieli, żeby działały i te idee jakby no nie do końca do ludzi trafiają. Czy też nawet po prostu jest tak, że z racji tego, że po prostu racji czasu, ludzie nie poświęcają temu w ogóle czasu i to jest też ciężkie, że no jakby my się gdzieś tam angażujemy w to, chcemy, okej, dobra, róbmy turkus, ale tak naprawdę część osób mówi, no turkus, dobra, no fajnie jest. Czasami im przeszkadza, czasami im nie przeszkadza. No to tak. To taka moja perspektywa. Rozumiem. Nie wyszło krótko. Kurde. Nie wyszło, ale spoko. Piotra nigdy nie wychodzi krótko. Ten powiedział, ten co też nie mówi krótko. Zanim przejdziemy dalej, to do nas wszystkich na Slido pod kodem 22TS wielkie W małe L. Rzuciłem na czacie. Dokładnie, na czacie tutaj Adrian rzucił. Wejdźcie, bo możemy interaktywnie wybrać temat, od którego będziemy zaczynać. Tak naprawdę tam to wszystko jest. Więc jak skończymy, przełączymy się i zobaczymy, od którego punktu zaczynamy. Jeszcze wyjdzie, że zaczynamy od samochodu. Może tak wejść, ale to na koniec sobie powiemy, o co chodzi. Dobra, wielkie dzięki. Maćku, a co u ciebie w ogóle w takim razie? Jak, co w ogóle ty teraz robisz, bo ja cię kojarzę od strony takich różnych fajnych tematów wokół HR-owych, jako ewangelista, że tak się nazywałeś i naprawdę pod wrażeniem, jeżeli chodzi o e-booka, podręcznik wejścia i tak dalej, ja jestem, że nawet w ramach swoich działań się wzorowałem. Wielki szacunek. Bardzo miło mi to, Andrzej, słyszeć. Dzień dobry wszyscy. Ja jestem Maciek i tak jak Andrzej użył takiego słowa, że ewangelista i przez ostatnie 5 lat życia to jest życie w sumie w IT. I w sumie bycie w IT jest o tyle fajne, zanim odpowiem na twoje pytanie, to trochę szerszy kontekst. Zanim życie w IT, dlaczego jest fajne? Bo wydaje mi się, że w IT jest trochę więcej przestrzeni na to, żeby wdrażać turkus, nawet nie wiedząc, że wdrażacie turkus. I tak jak ty, Adam, mówiłeś, że nie wiedziałeś, że jesteś gdzieś tam na styku turkusu z tym, co myślisz, czujesz i jakie masz wartości, to ja przez całe życie miałem podobnie. W sensie takie wartości jak odpowiedzialność, to żeby ludzie byli podmiotem działań, a nie przedmiotem działań. To, żeby procesy ułatwiały ludziom życie, a nie utrudniały. I to, co Adrian, ty powiedziałeś, że człowiek gdzieś ma być w centrum wydarzeń i nie zasobem, a wartością dodaną do organizacji, to zawsze gdzieś tam we mnie się działo. I to też trochę odpowiada na takie moje pytanie, dlaczego pracując w różnych korporacjach przed IT, strasznie się tam spalałem, bo możemy powiedzieć wiele o korporacjach, one mają swoje dobre i złe strony, aczkolwiek korporacje są pewnymi organizmami, które narzucają człowiekowi pewien rytm, pewien dryg, bo są tak, a nie inaczej poukładane. Jest trochę mało przestrzeni na to, żeby być odpowiedzialnym i w korporacjach no, jest takie poczucie, że możemy pewne tematy od siebie odpychać, pewne tematy unikać. Nie musimy być na tyle odpowiedzialni, na ile powinniśmy być, żeby wydarzały się dobre rzeczy. I to jest taka generalizacja, która gdzieś towarzyszy korporacjom, ale ona gdzieś była też ze mną, bo ja się w korporacjach strasznie spalałem i to nie był mój świat. Aż w końcu trafiłem do świata IT, gdzie okazało się, że w sumie nie wiadomo, co ze mną zrobić, bo nie do końca wiemy, co z tobą zrobić. Jak zaczynałem w IT, to dostałem taki komunikat, więc wymyśl, co ze sobą zrobić. I zacząłem wymyślać, co ze sobą robić i to były właśnie te rzeczy, które od zawsze we mnie siedziały i o których, Andrzej, ty trochę zagaiłeś, bo ja się zacząłem zajmować w IT budowaniem pól grawitacyjnych.
A przez pole grawitacyjne rozumiem wytwarzanie takiej atmosfery i takiego wrażenia wokół firmy, żeby ta przyciągała do siebie właściwych ludzi na właściwe stanowiska i żeby to też dla nich była właściwa firma, żeby po okresie próbnym czy w ogóle nawet na starcie współpracy wszyscy powiedzieli tak, jesteśmy na tej samej stronie i róbmy razem fajne rzeczy. Bo to też, ja mam taką wewnętrzną misję w życiu, że chcę robić fajne rzeczy i dla mnie fajną rzeczą jest właśnie budowanie tych pól grawitacyjnych i to się odbywa przez różnego rodzaju aktywności, od tworzenia kontentu. Andrzej wspomniał o takich handbookach, które kiedyś zdarzyło mi się napisać i ich celem było na przykład wprowadzenie nowego pracownika do organizacji. I to się wydarzyło tam 5-6 lat temu i wtedy to było coś nowego w Polsce. Dzisiaj co druga firma, to też jest generalizacja, ale już więcej firm ma takie handbooki i to jest super, bo w takim handbooku firma może zakomunikować potencjalnemu człowiekowi, który chciałby do niej dołączyć, jacy my jesteśmy i czy my jesteśmy właśnie dla ciebie i zaoszczędzić jego czas, nasz czas. I to są tego typu działania, którymi ja się gdzieś tam zajmuję, a także dla mnie bardzo istotnym aspektem jest komunikacja międzyludzka, szczególnie też w firmach. Bo nie wiem jak u was, ale z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli komunikacja między ludźmi się zaczyna rozjeżdżać albo komunikacyjnie jesteśmy jacyś niedograni ze sobą, to masa rzeczy zaczyna nam, a w zasadzie przestaje nam wychodzić. Robią się jakieś różne dziwne sytuacje, konflikty, projekty się nie spinają, to powoduje frustrację, ludzie są mniej szczęśliwi. A w pracy, jeżeli nazywamy naszą pracę pracą, to mimo wszystko chodzi o to, żeby być w jakiś sposób usatysfakcjonowany z tego, co się robi. A bardzo duży kawałek tego tortu, tej satysfakcji jest właśnie po stronie komunikacji z ludźmi, z którymi pracujemy. I co ja robię dzisiaj, bo też takie pytanie zadałeś, no dzisiaj współpracuję z firmą HTD Health i słowo współpracuję to też specjalnie go używam, bo mnie trudno się mówić, że nie wiem, mamy pracowników, że ja mam pracownika, mam podwładnego, trudno jest mi się ustawiać pionowo wobec ludzi, bo nie lubię jak ktoś na mnie patrzy z góry i sam też nie lubię na innych patrzeć z góry, lubię jak wszyscy rozmawiamy na tym samym poziomie. I to absolutnie nie wyklucza, nie wiem, tego, że nie mamy odpowiedzialności. No pewnie, że mamy, bo ktoś, kto pracuje, nie wiem, w danym obszarze ma taką odpowiedzialność, a ktoś może mieć dużo szerszą. I nic nie stoi nadal nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy byli wobec siebie równorzędni, partnerscy i po prostu się szanowali. No i ta transparentność w procesach, o której tutaj chłopaki z DeSmarta poruszacie właśnie wynagrodzeń, więc wielki szacun, że idziecie w tę stronę. Dla mnie wynagrodzenia są zawsze tematem trudnym, bo pieniądze nie stanowią dla mnie jakiejś super wartości. Jasne, warto je mieć z jednej prostej przyczyny. Nie żyjemy tylko i wyłącznie za pomocą energii wszechświata. Pieniądze finansują nam kredyty, jedzenie i nie wiem, różnego rodzaju przyjemności, które gdzieś tam są potrzebne. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że one bardzo ludzi spinają. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale chyba zagarnąłem zbyt wiele czasu, więc dzień dobry raz jeszcze. Dzięki wielkie, Maczku, w takim razie. No dobrze, to teraz czas na Piotrka Me. Piotrze Me, co tam u ciebie? Dzień dobry, Piotr Me, a chyba nie Mec, niestety. Słuchajcie, co u mnie? Jestem Piotrek, jestem współzałożycielem firmy Boulder, która robi cyfrowe produkty. Mamy około 150 ludzi teraz w naszej organizacji w 4 miastach w Polsce. Słuchajcie, zastanawiam się, co dodać ciekawego jeszcze do naszych przedmówców. Jeszcze córka mnie tu atakuje. Ela! Nie będę nic mówić, muszę się przesunąć, więc może tak. Ja właściwie miałem to szczęście, że nie pracowałem nigdy w korporacji. Właściwie zacząłem tworzyć firmę, jak byłem mały, gdzieś tam po studiach. I właściwie od zawsze robiłem ją, tak jak gdzieś tam potem się dowiedziałem, turkusowo. Więc jakby wszystkie te rzeczy, o których powiedzmy dzisiaj mówimy, to z jednej strony za mnie i dla naszej firmy przychodziły dość naturalnie, bo ja zawsze postrzegałem świat w takim aspekcie, że jeśli chcemy coś zrobić, to rzeczywiście po prostu musimy się zgrać jako ludzie i bardzo chcieć coś robić najpierw, nie?
I bardziej się wzorowałem na jakby tworząc firmę na tym, jak nie wiem, jak działała paczka, w której ja byłem na podwórku, tak? Albo jak działał, nie wiem, mój zastęp w harcerstwie, albo jak działa, nie wiem, kolejna paczka, na przykład, w której gdzieś tam robiliśmy zawody radiowe i starałem się takie rzeczy przenieść do firmy, niż, słuchajcie, czytać książki właśnie biznesowe. No i oczywiście jakby szalona trudność była taka, że dzisiaj mamy troszkę łatwiej, ale wcześniej był to olbrzymi problem wyboru, tak? Bo trochę tak jak ty, Piotrek, powiedziałeś, po pierwsze jest wielu doradców, którzy jakby często nam mówią, zrób coś tak i tak. Ale my, słuchajcie, przynajmniej na początku tej mojej drogi ja zawsze miałem problem z tym, że nie wiedziałem, czy to jest, słuchajcie, jakby proces albo podejście, które będzie pasowało do mojej firmy, czy nie. Szczególnie, że jakby nie było wtedy nigdy mowy o tym, że nie wiem, coś jest turkusowe albo coś jest inne, tak? Więc to były te moje pierwsze problemy i dużo, dużo rzeczy przechodziliśmy tak, wiecie, trial and error. Właściwie głównie chyba jakby całe takie podejście już droga bardziej taka prostsza zaczęła się, jak zaczęliśmy wdrażać w 2010 takie sporządnie Scrum i tam właściwie jest podejście powiedzmy turkusowe było mocno zakorzenione. My, o czym nie wspomniałem, my może jakby co mogę wnieść tutaj też do spotkania, my połączyliśmy dwie firmy, które bardzo blisko ze sobą pracowały, czyli TXOL, więc wcześniej jakby byliśmy znani pod tymi markami, więc około 2 lat temu się połączyliśmy już organizacyjnie i zmieniliśmy też brand. I druga rzecz, pracujemy w Holakracji. Więc to są takie dwie rzeczy, które zmiksowaliśmy ostatnio i też dużo nas kosztowały. I to może być jakieś takie ciekawe doświadczenie, które tutaj mogę wnieść. Super. To chyba tyle. Proszę bardzo. Oddaję mikrofon do studia. Dzięki wielkie, super. Mamy 9:37. Ja w takim razie, tak jak obiecałem, przełączamy się na to, żeby zobaczyć, co jest na slajdu. I odświeżę tylko, bo może jeszcze w razie czego, żebyśmy wiedzieli co. Łop. O. Dobra, czyli ta część wstępna, przedstawienie się za nami. W ogóle wielkie dzięki, panowie. W tej chwili przed nami dyskusja. W rankingu na miejscu pierwszym jest transparentność a kasa, co to znaczy u mnie w firmie, 9 głosów. Na tym samym miejscu sposób ustalania kasy, czego to u mnie dotyczy, co to u mnie znaczy, to jest 9 głosów. Jeżeli ktoś nie oddał i wolałby na przykład któryś z tych punktów, no to może głosować jeszcze przez chwilkę. Chwila napięcia. A jak nie, no to moja propozycja w takim razie, zacznijmy od punktu transparentność a kasa, co to znaczy u mnie w firmie. Adam, myślę, że to jest fajne hasło do ciebie zwłaszcza, a panowie do dopowiadania, jak to jest u was, albo jak na to patrzycie, jak to wygląda. Adamie, po twojej stronie głos. Dzięki za oddanie głosu do mnie, chociaż myślę, że jest dużo firm, które może ma jeszcze jest na wyższym poziomie transparentności. Na przykład tutaj na przykład żałuję, że nie ma Radka Kmity z MTA Digital, to też jest firma z Poznania, tylko nie z IT, ale z marketingu i na przykład jak ja z Radkiem zawsze się spotykam, czy tam rozmawiamy na jakiś temat, jak tam w firmie idzie, no to mówię, to ja ci pokażę Excele, nie? I jakby u niego to jest taka transparentność, że on mi pokazuje swoje Excele ze wszystkimi danymi, to już powiedzmy jest poziom powiedzmy wyżej niż u nas, ale tak, jeśli chodzi o nas, to tak jak wspomniałem, w zasadzie jakby tak jak my mamy powiedzmy taki moment startu turkusu, mimo że powiedzmy różny, znaczy turkusu tak szeroko rozumianego, że idziemy w tą stronę, to było tak, że ja stwierdziłem, że zespół musi znać jakieś dane o firmie, żeby wiedział w ogóle, czy idzie dobrze, czy idzie źle i im więcej będziemy o tym mówić, tym lepiej, bo ogólnie ta idea transparentności jest taka, że jeżeli
chcemy, żeby każdy podejmował decyzję, no to żeby ktoś podjął decyzję, musi wiedzieć jak najwięcej, bo wtedy tylko może podjąć dobrą decyzję. Więc w normalnych firmach, no to powiedzmy mamy menedżerów, którzy mają dostają jakąś wiedzę i z tą wiedzą, którą mają, to muszą podjąć jakąś decyzję. Jak teraz nie ma tych menedżerów, mamy, każdy jest w firmie powiedzmy gdzieś tam równy, no to musi mieć tyle informacji, ile potrzebuje, żeby podjąć decyzję w zakresach odpowiedzialności. Więc ja stwierdziłem, że od początku musimy informować jak najwięcej o tych rzeczach. I pierwszą taką decyzją było właśnie po prostu, żeby też nie przerazić ludzi, ok, macie od razu cały cash flow, no to po prostu były takie raporty co kwartał, wszystkie przychody firmy, koszty tak grupowo, czyli tam ile idzie na wynagrodzenie, ile idzie na biuro, idzie na jakieś oprogramowanie, a też jakie przychody od jakich klientów. No i to jakby to był taki początek, a po gdzieś tam pół roku właśnie weszliśmy na poziom, że w zasadzie otworzyliśmy sobie wynagrodzenia, każdy właśnie po prostu powiedział wtedy w zasadzie na callu, czy wtedy było jeszcze spotkanie w czasie przed wirusem, że właśnie każdy powiedział ile zarabia i jakby wtedy ten dokument został jakby ujawniony. I właśnie tak jak wspomniałem wcześniej przy na tym intro moim, że właśnie mnie bardzo, jakby bardzo długo się zastanawiałem nad tym. Pamiętam, że z Łukaszem jak się poznałem, chyba za drugim razem jak się widzieliśmy, to właśnie się też z nim konsultowałem, czy iść w tą stronę, czy nie, bo jakby właśnie jest takie zawsze ryzyko, że jak ktoś zobaczy finanse firmy, no to tak naprawdę jest kilka takich zagrożeń, które ja wtedy widziałem, znaczy które zawsze się mogą wydarzyć, czyli na przykład to, że ktoś stwierdzi, że kurczę, ja zarabiam zdecydowanie za mało, byłem okradany w zasadzie i sobie pójdę. Albo stwierdzi, że kurczę, w tej firmie idzie bardzo źle i w sumie stąd uciekam, bo to jest tonący statek. Mimo, że na przykład może nie wiedzieć, jak działają finanse firmy, albo jeszcze jakieś inne zagrożenia, więc takich czarnych scenariuszów zawsze w głowie jest dużo. Ale w końcu stwierdziłem, znaczy główny też jakby idea była właśnie taka, żebyśmy znali swoje wynagrodzenia, żebym ja nie musiał decydować o tych podwyżkach. Bo uważałem, że firma jest wspólna, finanse firmy są wspólne i nawet jeżeli nie każdy o nich wie, no to jakby to jest jakaś tam część wspólna. I właśnie tutaj w tym momencie właśnie stwierdziłem, że ale jak idzie ktoś złakłada wniosek o podwyżkę, to idzie do mnie. I to było właśnie dla mnie takie duże obciążenie, powiedzmy, którego chciałem się pozbyć, ale też z drugiej strony chciałem, żeby ten system był bardziej sprawiedliwy, bo jeżeli wszyscy wiemy, ile każdy zarabia, no to też mamy jakby całą mądrość grupy i poczucie sprawiedliwości grupy, żeby te jakiekolwiek nierówności, niesprawiedliwości wyrównywać. Więc jakby do tego dążyłem i w zasadzie o to chodziło właśnie, że jak mamy transparentność wynagrodzeń i całych finansów, no to teraz zespół może podejmować decyzję o podwyżce, czy to zgłaszać, wniosek o podwyżkę, czy go akceptować. I to na pewno jest coś, co u nas zadziałało bardzo, bardzo dobrze, dzięki czemu ja właśnie w zasadzie już nie mam w ogóle tego stresu. Często biorę udział jako jedna, znaczy zawsze biorę udział jako uczestnik, czasami biorę udział jako jedna z osób decyzyjnych. Tam są różne sposoby, jak to można podejmować. Są firmy, które już idą bardzo, bardzo tak hardkorowo, że każdy może złożyć wniosek o podwyżkę, ten wniosek po prostu przychodzi automatycznie, bo aż tak po prostu mamy takie procedury i takie zaufanie. U nas myślę, że jakby to być może kiedyś w przyszłości nastąpi. Na razie po prostu jesteśmy, myślę, że dla poczucia bezpieczeństwa wszystkich i jakby takiej stabilności w sytuacji po prostu jest tak, że mamy właśnie, ktoś zgłasza wniosek o podwyżkę dla siebie albo dla kogoś innego, to też właśnie myślę, że w firmach IT jest ważne, bo mamy dużo programistów, którzy są introwertykami i też są młodymi osobami, no nie wyobrażam sobie, że właśnie ktoś, kto jest zaraz po studiach, powiedział grupie, słuchajcie, ale ja powinienem zarabiać trochę więcej. A to są bardzo trudne rzeczy, tak samo rozmowy o podwyżce dla kolegi to też nie jest bardzo łatwa rzecz i decyzje, które ja byłbym w stanie podjąć w 3 minuty, to zespół potrafi rozmawiać o tym 40 minut, ale to też traktuję po prostu jako taką naukę, że no budowania świadomości i odpowiedzialności za firmę, a nie tylko za samego siebie, więc jakby myślę, że to mam właśnie takich dużo pozytywnych rzeczy. A jeśli chodzi o całą transparentność, to też myślę, że na przykład to też, tak jak wspomniałem, że w czasie kryzysu, jeżeli pokazujemy całe finanse i ich nie ukrywamy, no to też jakby każdy widzi, że firma no, gra w otwarte karty. I na przykład to też jest o tyle plus, że jeżeli powiedzmy mamy jakiś trudny moment finansowy i po prostu chwilowo nie mamy kasy na koncie,
no to nagle jak każdy ma dostęp do tych finansów, no to nie będziesz pytać, słuchaj, ale gdzie moja kasa? Tylko się widzi, że aha, dobra, to muszą przyjść te dwa przelewy od klienta, to wtedy ja jestem w kolejce do wynagrodzenia. I jakby dzięki temu każdy wie, jak jest. Oczywiście trzeba odpowiednio to wszystko komunikować wcześniej, ale no nie ma dzięki temu jakichś tam niedopowiedzeń czy nieporozumień, które kiedyś się zdarzały. Więc to też jest po prostu kolejny plus. No ale oczywiście jest też tak samo, że mamy dostęp do tych do finansów, ale znam osoby, które powiedzmy mają bardzo dużo odpowiedzialności w firmie, które w ogóle nawet nie znają linka, gdzie jest ten dokument, co mnie zawsze irytuje, że jak można nie wiedzieć, gdzie jest ten dokument i nigdy na niego nie patrzeć. No ale to są właśnie też po prostu kto co potrzebuje. Niektórzy wchodzą na ten dokument codziennie, a niektórzy wchodzą raz na miesiąc albo jeszcze rzadziej. Więc jakby to też zależy, kto jakie ma potrzeby i to też myślę, że jest okej. No jeżeli ktoś uważa, że wszystko idzie dobrze albo są osoby, o które to będą dbać i on nie musi tam zaglądać, no to też jest jak najbardziej okej, bo to wszystko właśnie dla chętnych. No a jeżeli ktoś będzie chciał podjąć decyzję, czy możemy sobie pozwolić, nie wiem, na nowe biuro, czy na jakiś zakup nowych, nie wiem, laptopów, czy cokolwiek innego, no to wtedy wchodzi w finanse, no i widzi prognozy, widzi właśnie statystyki, widzi właśnie jak to wszystko wygląda i no on może wtedy w ogóle zastanowić się, czy to ma sens, czy nie i dzięki temu możemy podjąć lepsze decyzje, więc myślę, że jakby to jest bardzo ważne. No i chodzi jeszcze o transparentność, no to u nas też to jest nie tylko finanse, to są decyzje, że jakiekolwiek decyzje, na przykład, że jeżeli zastanawiamy się, by kogoś zatrudnić, znaczy ktoś widzi potrzebę, no to zgłasza, słuchajcie, czuję, że trzeba kogoś zatrudnić, albo podejmujemy decyzję, że z kimś przedłużamy okres próbny, no to też jakby to wszystko jest informowane i w zasadzie każda ważna decyzja jest znana wszystkim, więc to też jakby jest taka transparentność, jest, trzeba ją patrzeć szerzej niż tylko kwestie finansowe, ale tak jak właśnie w Desmarcie jest, że oni w zasadzie mają bardzo dużo rzeczy, ale właśnie te wynagrodzenia są trudne, to nawet takiej firmie Marko, która już teraz ma chyba te 20 lat, no i oni, którzy tam bardzo mocno dobierają ludzi i myślę, że tworzą bardzo mocne pole grawitacyjne, żeby właśnie dobierać odpowiednich ludzi, tam wiem, że były tarcia odnośnie wynagrodzeń, jakie ujawnili. Więc ja na razie myślę, że mogę powiedzieć, że mam dużo szczęścia, że u nas właśnie tych tarć nie było i właśnie pozytyw był taki, że ktoś stwierdzał po prostu, że ta osoba zarabia za mało, a nikt nie powiedział, że zarabia za dużo. Więc no, oczywiście jest mnóstwo zagrożeń z tym związanych, jak właśnie tam jedno z pytań było, że co jeżeli ktoś stwierdzi, że teraz może, że chciałby kupić Teslę na firmę. No więc jakby to są już kwestie takie bardzo przyziemne, operacyjne, jak sobie te limity czy jakieś zasady ustali, bo tak naprawdę właśnie chodzi, że to, że nie mamy menedżerów i każdy w teorii może zrobić wszystko, no to też powinniśmy sobie jakieś takie zasady podstawowe zrobić i jak zapraszam teraz też na mój wideoblog, gdzie rozmawiałem z Janem Gontardem, prezesem Sodexo i on to właśnie bardzo fajnie wspomniał, że tak naprawdę nasza rola jako założycieli, czy właśnie jakichś tam liderów, no to jest stworzenie takiego boiska do piłki nożnej, gdzie są te linie, gdzie chodzimy po prostu w ramach boiska, a nie wchodzimy poza niego i po prostu każda firma powinna w swoim zakresie, w zależności od swojej świadomości zespołu ustalić jakieś proste zasady, że na przykład, nie wiem, wydatki do 1000 zł może każdy podjąć sam, albo na przykład jakieś inne zasady, po prostu żeby było wiadomo, żeby właśnie nie trzeba się było zastanawiać, czy ja mogę to zrobić. Po prostu, żeby właśnie było wiadomo, czy ja mogę to zrobić, czy nie, bo właśnie duży problem też jeszcze z transparentnością, czy w ogóle decyzyjnością w firmie jest właśnie taki, że jeżeli wszystko możemy, no to nie wiedziemy, czy możemy cokolwiek tak naprawdę. I właśnie inny przykład z firmy turkusowej, też z Poznania, firma Halibut, oni też właśnie było tak, że oni już 3 lata temu weszli na taką bardzo świadomą ścieżkę turkusową i mimo, że to była firma coachy psychologów, no to przez pół roku oni nie podjęli żadnych decyzji jako zespół, bo nie wiedzieli, jak podejmować te decyzje i pierwszą decyzją było ustalenie, jak będą podejmować decyzje. Więc jakby kwestia transparentności, oddania decyzyjności jest bardzo złożona i po prostu myślę, że warto zawsze ustalić jakieś bardzo proste zasady, tak żeby każdy wiedział, w jakich tym polu boiska piłki nożnej może się poruszać, bo inaczej to właśnie jest problem, tak samo z finansami, co mi ten wgląd do finansów da, co ja mogę zrobić, co ja mogę zgłosić, po prostu jakoś krótko przy sobie przegadać, jakieś proste zasady ustalić, bo jak tego nie mamy, no to się po prostu nic nie zadzieje, także myślę, że skończę teraz mój wywód i dam komuś innemu coś powiedzieć więcej. Jedno pytanie tylko jeszcze, Adamie. Ile w tej chwili osób na pokładzie masz? 20 chyba. 20, czyli okej, czyli wszystkie jako zespół podejmują decyzje, nie ma podziału na mniejsze zespoły.
Znaczy są zespoły, znaczy jeżeli decyzja jest powiedzmy stricte z działu IT, no to dział IT jakby ma pełną decyzyjność, czasami są jakieś tam kwestie powiedzmy bardziej, powiedzmy to strategiczne, no to są po prostu chętni, więc jakby też chodzi o to, że jakby właśnie nie chodzi, że każdy jest zaangażowany, tylko ten, kto chce. Jakby to jest jakby myślę, że też jedna z rzeczy u nas ważna, że właśnie ten, kto chce, ale każdy może. Dobra, wielkie dzięki. No dobra, to mamy perspektywę tego, co się dzieje w High Solutions, a jak tam w Boldare, Piotrze, jak u Ciebie to wygląda? Transparentność a kasa, co to znaczy? Transparentność a kasa, tak, dobra, dzięki za przypomnienie. Wiecie co, no u nas to wygląda tak, że im bardziej transparentniej, tym lepiej. Czyli jeśli chodzi o pieniądze, to oczywiście mamy jakby dostępne z Excele z aktualnym cash flow, z predykcją, kiedy nam się skończy pieniądz, jakie mamy wyniki, gdzie na co wydajemy. Oprócz tego mamy bota, który wysyła na kanały na Slacku takie informacje co miesiąc. Rozmawiamy w ogóle o tych wynikach dość często, ponieważ wszystkie kanały na Slacku mamy otwarte, tylko gwiazdka z tym, czy tym wszystkim kiedyś możemy wrócić do tematu, ale generalnie jakby chcemy, bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby wszystko było, jeśli chodzi o komunikację, transparentne, to także, wiecie, te tematy okołofinansowe są na wielu, wielu kanałach, jak finansowego zespołu, czy zespołu GCC, czyli Global Company Circle, ponieważ my pracujemy jakby w kręgach. Kręgi to są zespoły. Więc ten temat jest naprawdę mocno wałkowany. Nie mamy transparentnych wynagrodzeń. Mamy widełki, więc jakby każdy i formułę wynagrodzeń, w związku z tym jakby mniej więcej każdy może się, powiedzmy, domyślić i pewnie ludzie rozmawiają o tym, więc wiedzą, ale nie mamy na razie z różnych względów takiej totalnej transparentności finansowej. I co jeśli chodzi o tą transparentność, bo to mamy już dość długo. Właściwie to było dość szokujące wcześniej dla ludzi, którzy czy przychodzili, czy z ludźmi, a szczególnie z ludźmi biznesowymi, z którymi ja rozmawiałem, to wszystko oczywiście jest fajne w transparentności, jak jest dobrze, to wtedy jest łatwiej, ale jak jest niedobrze, to jest troszkę ciężej, nie? I słuchajcie, my mieliśmy takie przypadki, że na przykład jak mieliśmy pieniędzy na miesiąc albo dwa do przodu, i byliśmy jakby bardzo mocno, jakiekolwiek ryzyko większe by się zmaterializowało, to mielibyśmy jakiś problem. Mieliśmy takie przypadki, że słuchajcie, ludzie się zwalniali i na przykład jeden z naszych kolegów powiedział, okej, sorry, ale ja wiem, że jakby pewnie coś wymyślicie, ale jakby dość długo mieliśmy wyniki takie dość słabe i w sumie, nie wiem, przyjąłem ofertę rekrutera i pojechałem do Australii. Okazało się, że ten kolega potem wrócił z tej Australii i znowu wrócił do nas, ale rzeczywiście ta odpowiedzialność, w sensie transparencja i to jest może, słuchajcie, coś, co w podkursowych organizacjach musimy pracować, że ta odpowiedzialność to jest też duża, trzeba umieć ją przyjąć. I na przykład tutaj my dużo poświęcamy uwagi edukacji, ale tak naprawdę uczenia ludzi, żeby oni się pytali, tak? Żeby oni się pytali, słuchajcie, nie wiem, Piotrek, ale co się stanie za miesiąc, jak się to i to wydarzy i nie będziemy mieć pieniędzy? Bo nie wiem, ja jako przedsiębiorca mam różne plany, scenariusze, nawet takie, co będzie, jak nie będzie pieniędzy na wypłaty, mimo że tego nie widać w Excelu. I rzeczywiście jakby ośmielanie ludzi do tego, żeby oni wychodzili z takimi pytaniami, żeby w ogóle mówili o tym, to jest ważne. A no myślę, że u nas, słuchajcie, nie ma jeszcze, jakby w ogóle w Polsce mamy problem z pieniędzmi i to jest zawsze jakieś tabu. Druga sprawa jest taka, że no nie mamy kultury pytania, jednak wiecie, jeśli ludzie przychodzą
na przykład do nas, do Boulder, no to dość mocno im, dość długo im zajmuje też osadzenie się. A mimo, że jakby my przyjmujemy ludzi, którzy mają dobry fit, to i tak oni przychodzą z zewnętrznego świata, gdzie, no, gdzie często w ogóle jakby pytanie się o pieniądze na przykład, czy co się stanie, jak nie będzie pieniędzy, to jest jakieś faux pas. W związku z tym ja uważam, że im więcej, tym lepiej. Transparencja dla mnie ma dwie funkcje. No, pierwsza rzecz jest taka, jak tutaj wcześniej wspomnieliśmy. Pierwsza to jest oczywiście taka, że jeśli mam podejmować decyzję, to muszę znać otoczenie, żeby podjąć tą decyzję. W związku z tym, jeśli rozpraszamy decyzyjność w firmie, a to chcemy zrobić, nie tylko dlatego, żeby founderzy mogli, nie wiem, pojechać do Tajlandii, tak jak Piotrek, ale także, żeby po prostu organizacja lepiej działała, tak? Bo jeśli sobie rozmnożymy tą decyzyjność, rozsypiemy na całą organizację, to nagle się okazuje, że możemy podjąć 10 albo 100 decyzji w tym samym momencie. A nawet taki super gościu jak Piotr nie jest w stanie tego zrobić sam. Więc to jest ta pierwsza rzecz, ale druga rzecz to jest, słuchajcie, też taka bardzo pragmatyczna, że to jest najlepsze narzędzie kontroli. I to jest coś takiego, że czy transparencja w finansach, my na przykład nie mamy, nie wiem, kogoś, kto kontroluje finanse, nie wiem, jakiejś roli, która kontroluje finanse, ponieważ jeśli wszystko jest udostępnione i w dobrej formie podane, i dlatego uważam, że na przykład sam Excel nie wystarcza, tak? Transparencja dla mnie nie oznacza, że mam dostęp do czegoś. To jest przynajmniej w takich większych organizacjach jak u nas. Często to musi być jeszcze podane, żeby ktoś to w ogóle jakby miał szansę zrozumieć. Dlatego my dużo przykładamy też sił w to, nie wiem, właśnie w prezentowanie wyników, żeby one były zrozumiałe, żeby ktoś mógł podjąć żeby na przykład dane finansowe nie były bardzo hermetyczne, tak jak to jest w świecie finansów, tylko żeby były zrozumiałe dla każdego. Ale ta druga strona kontroli jest o tyle ważna, że jeśli my coś opublikujemy, to za chwilę ktoś, a szczególnie słuchajcie, w świecie programistycznym, się przyczepi i powie, no dobra, ale co tutaj jest za wydatek, tak? I to jest świetne narzędzie dla... Ja tego używam w ogóle transparencji do po prostu kontroli w firmie i ulepszania się. I to jest chyba takie clue, z którego jakby ja korzystam jako powiedzmy zarządzający. Tak, co jeśli chodzi... Słuchajcie, u nas my korzystamy z takiej zasady, że to nie jest zabronione, to jest dozwolone. Czyli de facto, słuchajcie, u nas można by kupić tą Teslę. Ja to zrobiłem, mi się udało, ale my jakby właściwie przyjmując system holakratyczny, w którym pracujemy, zrobiliśmy to dlatego, że w pewnym momencie brakowało nam już jakby, żeby być taką firmą jak chcemy, a jednocześnie rosnąć, brakowało nam narzędzi do powiedzmy zarządzania firmą. I wzięliśmy ten pakiet holakratyczny, ponieważ on wydawał nam się najbardziej taki spójny i jakby najwięcej było w tym zestawie. No i jakby wraz z przyjęciem tego, ale tak naprawdę jakby bardziej sobie uświadomiliśmy też pewną zasadę, że często słuchajcie, w takich organizacjach partycypacyjnych dochodzimy też do takiego momentu, że decyzje są bardzo wolne, ponieważ jakaś większa grupa ludzi musi się dogadać, żeby podjąć decyzję. Więc są takie momenty, że tak naprawdę, słuchajcie, jakby jesteśmy na tyle, stajemy się na tyle demokratyczni, że w końcu jakby podejmujemy albo długo decyzję, albo nie podejmujemy ich wcale, albo co gorsza, nie podejmujemy, nie jesteśmy w stanie podjąć głębszych decyzji. I to jest też zmora, tak? No bo jakby wszyscy muszą się zgodzić, no to wypracujemy jakiś kompromis, który na przykład wszystkich zadowoli, a często w firmach, słuchajcie, żeby być konkurencyjnym, nie wystarczy, wiecie, robić czegoś tak, żeby dla wszystkich było dobrze. Więc jakby ktoś musi wziąć, ktoś ma jakąś wizję i ktoś musi zacząć ją realizować bardzo mocno, z całym ciężarem też jakby błędu. W związku z tym, no, my przyjmujemy tą zasadę, że
róbmy coś, jak coś się, jak uczmy się na swoich błędach. Więc jeśli ktoś kupi tą Teslę i się okaże, że to jest głupie, no to się po prostu na tym nauczymy. Oczywiście w praktyce to nie jest takie łatwe, w związku z tym znowu jakby ludzie i tak po to, żeby podjąć decyzję, się dopytują, to gdzieś tam jest transparentne, więc znowu ktoś się za chwilę na kanale zapyta, ale co ty, kupujesz Teslę, tak? A ja nie mam Tesli, więc jakby te mechanizmy w praktyce są, działają dobrze. No ja to porównuję, słuchajcie, trochę tak jak do rodziny, no nikt sobie też nie kupi auta, nie wiem, bez konsultacji tego z rodziną, tak? No chyba, że nie wiem, no tak mi się wydaje. Więc myślę, że jakby tego typu rzeczy się nie dzieją. Jeśli chodzi o wydawanie samych pieniędzy, to każdy krąg ma totalną dowolność u nas w wydawaniu pieniędzy. Aczkolwiek działamy na beyond budgeting, w związku z tym każdy krąg ma ograniczone środki, ale ma sposoby jakby jak dogadywać się z innymi kręgami, albo jak na przykład pitchować o pewne wydatki do tak zwanych opiekunów kół. Czyli na przykład jeśli ustalamy sobie budżety, ale coś wychodzi ponad budżet jakoś tam znacznie, bo nie pamiętam teraz czy 1000 czy 5000 złotych można jakby wydać więcej. Zresztą jakby my też nie przyjmujemy jakoś strasznie znaczenia do przekroczenia na przykład budżetu. I znowu jakby potem się uczymy na tym, tak? Okej, no ci przekroczyliście, to co teraz zrobić, żeby na przykład, żeby było dobrze. Ale w tych decyzjach na przykład też finansowych normalnie zbiera się grupa opiekunów kół i jeśli nie zbierze się, ma się chyba zebrać więcej niż 4 osoby i mogą na przykład podjąć decyzję o zakupie Tesli, jeśli to wychodzi ponad budżet danego kręgu. No, a jeśli się okaże, że na przykład, nie wiem, krąg recruitment marketing na przykład kupił sobie Teslę i nijak się to nie ma do recruitment marketingu, to u nas w firmie nie możemy powiedzieć na to nic. Możemy powiedzieć, dobra, okej, słuchajcie, nie kupujcie tej Tesli następnym razem i tworzymy taką regułę, że na przykład, nie wiem, wydatki muszą być związane z domeną kręgu. Wow. To duże wyzwanie, 150 osób, holokracja, fajny kierunek, aczkolwiek chyba też wyzwanie, dość duże. A z tą Teslą, jak ci się udało, to fajnie. Okej, okay, Piotrze, dzięki wielkie. Danielu, a jak u ciebie? Dla przypomnienia, transparentność a kasa, co to znaczy u mnie w firmie? Może zacznę od przychodów. Więc myślę, że transparentność u nas w firmie praktycznie była od samego początku w pewnym stopniu, bo ja miałem przed sen tę jedną pracę i w tej firmie akurat, gdzie pracowałem, to wiedziałem, jakie mamy przychody od klientów, znałem stawki, bo miałem po prostu dostęp, mieliśmy dostęp do, po prostu do umów i to było naturalne, że u nas w firmie też tak jest. Dopiero niedawno zdziwiliśmy się, że w innych firmach, że są takie firmy, w których stawki dla klientów nie są oficjalne, w tym sensie, że pracownicy nie wiedzą, wie tylko szef i tylko szef na przykład wystawia faktury i tak dalej. Dla nas to po prostu od samego początku było oczywiste i każdy z pracowników jak chciał, to miał po prostu do tego dostęp i widział, za ile fakturujemy klientów, jakie ma stawki i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie, a mianowicie w 2016 roku, jak żeśmy wdrożyli tą kulturę współodpowiedzialności, to zaczęliśmy iść w kierunku, jeszcze wcześniej było tak, że co kwartał pokazywaliśmy nasze wyniki finansowe. Transparentnie po prostu pokazywaliśmy wyniki finansowe. Też w tamtych latach, zwłaszcza po kryzysie w 2008-2009 roku, wprowadziliśmy takie premie od rentowności, od zysku całej firmy, więc transparentność była trochę potrzebą, choćby wynikającą choćby z tych premii, żeby po prostu pokazywać, jak nam jako firma idzie finansowo, żeby pracownicy wiedzieli, jakich premii się spodziewać. Natomiast później z tych premii zaczęliśmy rezygnować i ostatecznie w tym momencie w naszych wynagrodzeniach nie ma nigdzie premii. Natomiast poszliśmy w kierunku tej współodpowiedzialności i to się wiązało właśnie z wprowadzeniem mocnej transparentności. Poszło to w kierunku takim, że
każdy z naszych zespołów, głównie przychodowy, dostał kalkulator rentowności. Zostały stworzone po prostu pewien wzór kalkulatora rentowności, gdzie każdy zespół dostał taki kalkulator, dostaje informacje i może sobie po prostu na bieżąco liczyć, jakie przychody ma, jakie koszty ma bezpośrednio, jakie koszty ogólnozakładowe przypadają na pracowników tego zespołu i można to w ten sposób planować. Po 2016 roku, bodajże na początku 2017, zaczęliśmy opracowywać takie plany roczne. Jeszcze w 2016 roku stworzyliśmy taką tablicę wyników, transparentną w całej firmie, gdzie na Google Drive jest Excel, gdzie każdy może wejść i widać po prostu na bieżąco z jednej strony plany finansowe tych zespołów, z drugiej strony wyniki, realizacje. I to pokazało, to jakby sprawiło, że każdy w naszej firmie widzi, jakie mamy przychody, jakie zespoły zarabiają i tak dalej. Natomiast transparentność wynagrodzeń zostawiliśmy na poziomie zespołu, w tym sensie, że u nas poszliśmy w kierunku takiej koncepcji autonomicznych zespołów, że my pewne rzeczy w firmie promujemy, pewnymi rzeczami się inspirujemy, staramy się inspirować, ale wraz też z tą koncepcją współodpowiedzialności bardzo dużo rzeczy, czy bardzo dużo wpływu daliśmy na poziom zespołów, że to zespoły podejmują decyzje. Zespoły podejmują decyzje na temat tego, jak pracują, jakie wyniki mają osiągać i tak dalej. I też kwestie wynagrodzeń. Ja nawet szukałem dzisiaj tutaj przed spotkaniem dokumentu, gdzie pamiętam, że dawałem taką instrukcję, jak można pieniądze, jak wynagrodzenia można ustalać. I się okazało, że jest ze stycznia 2017 u nas w firmie, gdzie były pierwsze zespoły, dla których zaczęliśmy promować, żeby wynagrodzenia zaczęły sobie ustalać transparentnie i samodzielnie. I to w naszej firmie gdzieś tam się zaczęło powoli rozlewać, taka koncepcja, że wynagrodzenia w naszej firmie będą transparentne, że sami będziemy ustalać sobie wynagrodzenia, ale w niektórych zespołach to wyszło, a w niektórych nie, w tym sensie, że są zespoły do dzisiaj, które tych wynagrodzeń nie mają transparentnych, do dzisiaj są zespoły, których to dalej kierownicy ustalają wynagrodzenia, ale są zespoły samoorganizujące się bez kierowników, które mają transparentność wynagrodzeń, które też same ustalają te wynagrodzenia, więc jest tutaj jakby duża mieszanka tych rzeczy. Aczkolwiek jest też transparentne w całej firmie, że są te różne modele, że są różne zespoły i różnie to w różnych zespołach wygląda, więc zespoły na swoim poziomie mogą podejmować tego typu też decyzje, czy też podejmować tego typu tematy, że słuchajcie, tam jest transparentność, więc może u nas też prowadzimy. W niektórych zespołach w ogóle transparentność, nawet słyszałem o zespołach, w których przez przypadek się transparentność wydarzyła, że ktoś z zarządu po prostu myśląc, że tam jest transparentnie, to pokazał arkusz z wynagrodzeniami, a się okazało, że oni jeszcze nie podjęli takiej decyzji, że chcą mieć transparentność wynagrodzeń. Ale były też takie hybrydowe rozwiązania, gdzie na przykład transparentnie się dzielili podwyżkami, ale nie wiedzieli, jakie mają wynagrodzenie i tak dalej. Natomiast to jest też tak, że tej transparentności na poziomie firmy u nas odnośnie wynagrodzeń nie ma. Jest ta transparentność w wielu zespołach i w wielu zespołach ustalają sobie na poziomie zespołów. Zresztą wszystkie wynagrodzenia są ustalane na poziomie zespołów w różnych modelach, ale to jest na poziomie zespołów i te zespoły pokazują te plany finansowe związane zarówno z wynagrodzeniami, czy z kosztami i w tym wynagrodzeniami, jak i z przychodami. Próbowaliśmy już wtedy, w 2016-2017, jakby ludzi angażować i pokazywać im właśnie, opowiadać bardziej o tych finansach. Nawet zorganizowaliśmy takie spotkanie raz na miesiąc, żeby opowiadać o wyniku finansowym naszej firmy. I się okazało, że na pierwsze spotkanie tam przyszły 3 osoby, na drugie spotkanie niewiele, chyba też podobnie i później kolejne spotkanie się po prostu nie wydarzyło.
Natomiast w związku z tym, że część zespołów zarabia pieniądze, a część ma straty, to zaczęły się takie głosy u nas w firmie, trochę problemów z tym związanych, że takie głosy ludzi, którzy mówili, że słuchaj, no my zarabiamy, a tamci pieniądze tracą. I powoli zaczęło, i w pewnym momencie jako organizacja dojrzeliśmy do tego, żeby organizować, padł pomysł, żeby zorganizować co miesiąc po zakończeniu miesiąca, finansowym zakończeniu miesiąca, kiedy wiemy, jakie są wyniki, to żeby zorganizować takie spotkanie reprezentantów wszystkich zespołów i sobie je omówić. Omówić sobie, jakie wyniki były za ten zamknięty miesiąc i jakie są plany do przodu. I to się odbywa u nas, nie wiem, może od roku, może trochę krócej, może troszkę dłużej. I się okazuje, że to są bardzo fajne spotkania, gdzie po prostu przychodzi właśnie, jest obowiązek, żeby z każdego zespołu był reprezentant. Jest obowiązek też jakby uaktualniania tych planów finansowych w miarę na bieżąco. Tak, żeby zespoły po prostu, to jest taki element samokontroli, że oczywiście jak zespoły muszą przyjść i opowiedzieć o swoich planach finansowych, o tym jak to będzie wyglądało, jaka jest realizacja, to jest to, co Piotr powiedział. To jest taka kontrola, ale to jest taka sama kontrola, że to jest takie wzajemne samokontrolowanie się, bo ludziom jest po prostu wstyd przyjść i powiedzieć, no słuchajcie, my żeśmy zaplanowali na ten rok 500 000 straty. No, trudno, że wy zarobicie kasę, a my ją przepalimy, nie? Jest też tak, że wynagrodzenia często są z tym związane, że są zespoły, które potrafią dobrze działać i potrafią ten zysk realizować, w związku z tym tam plany podwyżkowe sobie są w stanie zrobić i je realizować, ale są zespoły, które współodpowiedzialnie, widząc, że planów nie dołożą, to tych podwyżek nie realizują. Aczkolwiek staramy się też, żeby na przykład wynagrodzenia było u nas w firmie sprawiedliwe, żeby nie było takich, żeby nie było dużych różnic pomiędzy zespołami. I powołaliśmy do tego taką Radę do spraw wynagrodzeń, która się tym opiekuje, która patrzy też zewnętrznie i kupujemy co roku taki raport wynagrodzeń głównie z Wrocławia i porównujemy wynagrodzenia, mediany wynagrodzeń w naszej firmie z tymi medianami wynagrodzeń na zewnątrz, ale też mediany wynagrodzeń u nas w firmie, choćby jakimiś tam kryteriami, czy to stażu, czy patrzymy, które zespoły, w jakich zespołach są te mediany, na jakiej wysokości, żeby tych rozjazdów po prostu nie było. Oczywiście w organizacji większej jest to po prostu bardziej skomplikowane i jesteśmy taką, staramy się robić, jest taka książka Team of Teams i ta koncepcja chyba dobrze do nas pasuje, że my jesteśmy takim zespołem autonomicznych zespołów i z jednej strony każdy taki zespół to jest taka malutka firma ze swoim rachunkiem wyników, ale jednocześnie pracujemy razem jako firma, wzajemnie się wspieramy i razem rokrocznie ustalamy sobie cele. Myślę, że to tyle z mojej strony na ten moment. Dzięki. Nie, cały czas jak z Daniel opowiadasz, to ta autonomia zespołów mnie urzeka, bo to są różne tempo, różne moment, a jakoś to łączycie razem. Super. No dobra, a jak tam w Gdyni? Teraz przypomniała mi się jedna rzecz, bo teraz w czasie kryzysu przypomniała nam się koncepcja taka, i to dzisiaj już padło, Rules of the Game. Jest taki artykuł Corporate Rebels na ich blogu o tym i gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że trzeba się zastanowić, jakie powinny być zasady, znaczy, że warto byłoby może właśnie w tej kryzysowej sytuacji nie dopuścić do tego, że nam się coś wywróci i żeśmy zebrali taką grupę osób, które nad tym popracowały. Na samym początku w ogóle były takie głosy, że słuchajcie, o czym my tu rozmawiamy? To jest po prostu u nas w firmie tak oczywiste, że nie ma sensu tego spisywać. Okazało się, że po prostu spisaliśmy. Doszliśmy do wniosku, że warto to pewnie dla nowych osób spisać, warto to spisać, żeby to było, zwerbalizować te zasady, które u nas w firmie się dzieją.
A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie takich właśnie, bo z jednej strony mamy tą autonomię zespołu i te rachunki wyników na poziomie zespołów, ale są też pewne takie plany finansowe, czy też w cudzysłowie budżety na pewne działania ogólnofirmowe i to spowodowało, że u nas powstawały takie kręgi, które się opiekują takimi wydatkami. Jednym z kręgów jest na przykład krąg do spraw rozwoju, gdzie mieliśmy po prostu budżet na szkolenia zewnętrzne i doszliśmy do wniosku, że nie chcemy, żeby to HR podejmował decyzję, tylko samodzielnie czy też sami, tylko po prostu włączyć większą, całą firmę w to i do tego kręgu mógł się każdy zapisać i zaczęliśmy po prostu tego typu kręgi, jak właśnie integracja, która też ma jakiś tam, planuje z roku na rok, ile pieniędzy będzie potrzebne na wspólną integrację. Jest krąg dotyczący employer brandingu i rekrutacji, żeby też o takie rzeczy dbać. Trzeci to jest o rozwoju, ale jest też na przykład marketing. Czy chyba tyle, nie pamiętam więcej. Super, dzięki. Jak tam w Gdyni, panowie? Ja się postaram streścić, bo chyba nam się czas kończy powoli. Nie, no wszyscy jesteście gadułami tak naprawdę, ale wiecie, okej. Ja się nie będę wypowiadał, także zostawiam głos Adrianowi. Dobra. Jak to wygląda z transparentnością a kasą? W skrócie, tak jak już Adam powiedział, nie mamy transparentności wynagrodzeń i też zaraz powiem dlaczego. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to jest jakby każdy ma pełny dostęp. W związku z tym, że u nas każdy może podjąć dowolną decyzję. U nas nikt nie kupi Tesli, bo nie mamy takiego budżetu, ale jakbyśmy mieli, to teoretycznie mógłby. Więc jakby myślę, że kluczowe w tej transparentności jest nie samo pokazywanie właśnie tego, ile zarabiamy, na co wydajemy, tylko co ja mogę z tym zrobić. Bo pokazanie komuś czy wynagrodzeń, czy finansów firmy, ale bez takiego przygotowania pod tytułem, co ja jako członek organizacji mogę z tymi informacjami zrobić, myślę, że może przynieść więcej szkody niż pożytku. Więc jakby my na początku poświęciliśmy sporo czasu na szkolenia, żeby każdy miał dostęp do informacji, jak są wyliczane te wszystkie dane, skąd się biorą, czym jest cash flow, a czym po prostu to, co jest w fakturach. Więc zanim otworzyli, przy otwieraniu po prostu tych finansów, każdy przeszedł taki warsztat, żeby mógł zrozumieć, co tam jest. Potem okazało się, że i tak wiele osób nie rozumie i nie zagląda tam nie dlatego, że nie to interesuje, tylko po prostu gubi się w tych wszystkich plikach. No i tutaj zrobili, a w zasadzie Duszek zrobił to, o czym mówił Piotr, czyli powstał kanał na Slacku, plus bot, który zbiera najważniejsze dane z tych wszystkich skomplikowanych plików i przedstawia je po prostu w takiej przystępnej formie i to wysyłamy gdzieś raz w tygodniu na Slacka. I to przyniosło bardzo fajny efekt, bo tam na przykład są przeterminowane faktury. Mhm. I tutaj ludzie z zespołów po prostu zaczęli bardzo na to przeć, dopytywać albo sami klientów, albo sprzedaż mocniej. Dane osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem, taki częstszy, żeby po prostu coś z tym zrobić, nie? Więc jakby też dzięki temu na przykład windykacja nam lepiej idzie, bo jest gdzieś tam presja z zespołu, kiedy oni widzą te wszystkie wydatki. Więc tak jak mówię, w zasadzie wszystko poza wynagrodzeniami u nas jest w pełni transparentne. Nie jest to łatwe, w sensie takim, że szczególnie jak w takiej sytuacji jak teraz powoduje to dużo złych emocji. Już nie będę się na ten temat jakoś rozgadywał, ale nie dojdziemy pewnie do czwartego punktu, nieprzyjemne skutki transparentności finansowej, więc może tylko zajawię, że u nas, jak otworzyliśmy finanse, to wprost dwie osoby nam powiedziały, że nie wytrzymały tego i że odeszły między innymi z tego powodu, że nie chcieli tego oglądać, nie? Mhm. Bo akurat to był okres, zdecydowaliśmy się otworzyć finanse w okresie, kiedy nie było super w firmie, kiedy mieliśmy duże zaległości, jeżeli chodzi o faktury, problem z klientami, więc część osób powiedziało, że to jest dla nich za duża presja, że oni nie chcieli tego widzieć, oglądać,
że dla nich to było trudne i po prostu nie chcą. Oni chcą żyć w tej przestrzeni, gdzie nie wiedzą, nie widzą tego, mają swoje zadania, swoją przestrzeń taką wąską i nie wiedzą o tym, jak jest źle w organizacji. Nie? To jest taki jakby powiedzieć, odrzut, który dostaliśmy przy otwieraniu finansów. Więc no tak jak ogólnie z przyjmowaniem większej odpowiedzialności, jak duszek oddał, no to ktoś musiał wziąć. Jest to pewien przywilej w organizacji, ale jest to też ciężar, więc to widać. Ja to widzę też po sobie. No ja nie miałem wcześniej aż takiej, w poprzednich firmach, aż takiego dużego dostępu do tych wszystkich wyników, więc też czuję na sobie ten ciężar, ale z mojej perspektywy jest to wartościowe, tak? Więc mówię, u nas poza wynagrodzeniami każdy może mieć dostęp do tego, co po prostu na ile chce, na ile ma ochotę w tym momencie i siłę, żeby oglądać. No bo na ten kanał na Slacku też nie trzeba koniecznie patrzeć. Jeżeli chodzi o transparentność związaną z wynagrodzeniami, to, że nie zrobiliśmy tego do tej pory, jest prosty, po prostu jest bardzo duży opór w organizacji. Nie chcieliśmy tego robić, jakby też przeszliśmy już ten etap tak autokratycznie, bo śmieliśmy się, że na początku to był taki autokratyczny turkus, no bo przyszedł duszek ze wspólnikami i powiedzieli, dobra, robimy turkus i w zasadzie nie było pytania do zespołu, czy wy chcecie, więc zostali, że tak powiem, zalani tym turkusem część osób, które były wtedy w organizacji, no ale teraz już jakby ten etap przeszliśmy, tak już nie ma autokratycznych decyzji turkusowych. Więc po prostu z Orzełkiem, który też tu się przysłuchuje nam, prowadzimy konsultacje i też robimy benchmark z innymi firmami, między innymi właśnie z High Solutions, z Software Millem, rozmawialiśmy z Lunar Logic, jak oni to robią i jeśli chodzi o transparentność finansową. No i próbujemy znaleźć taki model, na który gdzieś tam, który zmniejszy trochę ten opór. Na razie nam to się nie udaje. Ludzie bardzo boją się tego. Główna obawa jest i gdzieś tam artykułowana, że po prostu boją się, że część ludzi uzna, że te wynagrodzenia, które były do tej pory, nie były sprawiedliwe i że ludzie zaczną odchodzić. Więc z tego typu obawami się mierzymy, no ale poprzez edukację, rozmowy próbujemy te obawy zmniejszać. Więc jesteśmy na drodze do tworzenia, ale na ten moment jest to dla nas trudne. Część osób bardzo mocno się sprzeciwia temu rozwiązaniu. Oczywiście też... Ile osób macie w tej chwili na pokładzie? 30. 30, okej. Okay. To też jeżeli chodzi o dostęp, bo u nas struktura jest taka, że jakby na poziomie formalnym mamy wspólników, którzy są współwłaścicielami tej firmy, jest ich chyba 6 w tym momencie, między innymi właśnie Duszek, który tutaj z nami jest. I jakby w sensie formalnym to oni są właścicielami firmy, w sensie takim nieformalnym praktyki takiej codziennej, no to jesteśmy, jeżeli chodzi o decyzyjność, jesteśmy na równym poziomie, ale te finanse to jest taki nasz ostatni bastion, w sensie, że wspólnicy plus ja jako osoba powiedzmy, która w pewnym sensie jest odpowiedzialna za te procesy, to jest gdzieś tam w mojej roli, też mam dostęp do tych wynagrodzeń i to jest taki ostatni bastion powiedzmy, który jest schowany przed całym zespołem. I to tyle. Super, dzięki wielkie. Maczku, a jak tam twoje spojrzenie i twoje doświadczenia? Słuchajcie, dla mnie to spotkanie jest o tyle wartościowe i dzięki, że się dzielicie swoimi perspektywami i tym, na co należy zwrócić uwagę, bo my jesteśmy dopiero przed. Nawet przed rozpoczęciem procesu wprowadzania tego typu transparentności. Aczkolwiek chcielibyśmy, jako organizacja, przynajmniej osoby, które firmą zarządzają, ale to, co ty, Adrian, powiedziałeś o tym, że nie zapytaliście wcześniej, jak zaczęliście wprowadzać turkus, to daje mi jasny sygnał, żeby wcześniej zapytać ludzi, na ile jesteście gotowi, żeby rozmawiać o takich rzeczach jak transparentność finansowa. W ogóle jak tutaj siedzę i słucham tego, co mówicie, to rośnie mi stos post-itów, na których notuję różne rzeczy, więc dużo będę miał takeaway'ów z tego spotkania. A spotkanie jest o tyle wartościowe i budzące dyskusję, bo w Polsce mamy taką dziwną spinkę, jeśli chodzi o pieniądze, według mnie. Mogę coś udostępnić, Andrzej? Tak, absolutnie.
Ja jestem na różnych grupach na Facebooku, wcześniej dawałem kontekst. Na grupach HR-owych, gdzie pojawiają się różnego rodzaju ogłoszenia o pracę. I na jednej grupie takiej dedykowanej juniorom, stażystom, ktoś wrzucił ogłoszenie wczoraj czy dzisiaj o pracę, że szuka junior project managera czy stażysty i podał widełki wynagrodzenia. Bo w branży IT to już jest na tyle powszechne i my też to robimy, że staramy się, żeby te widełki były w ogłoszeniach o pracę. To jest ten, nazwijmy to, pierwszy kroczek ku tej transparentności. I pokażę Wam po prostu, to sami zobaczycie. To było ogłoszenie czekajcie, bo mam tutaj problem techniczny, z Lublina. Widełki były dla project managera na poziomie junior stażysta i widełki to było od 2 do 3 tysięcy. Widzicie cały mój ekran, a teraz zrobię, że zobaczycie, o, właśnie to, co chcę. I tam pojawiła się masa tego typu komentarzy. Jak można płacić minimalną w IT i to jeszcze w mieście wojewódzkim, XD? Macie wygodność? I jak widzę tego typu komentarze, to na początku czuję taką frustrację, irytację, a później wszystko mi opada i cieszę się, że nie mam styczności z tego typu mindsetem u ludzi, bo staram się współpracować z takimi osobami, które patrzą trochę inaczej na świat i niekoniecznie komunikują się w ten sposób, bo takich komentarzy na pewno też widzieliście w swoim życiu kilka. Jest to niefajne, jest to krzywdzące, bo skoro ktoś wycenia to stanowisko na te 2 czy 3 tysiące i abstrahując od tego, czy to jest dużo, czy mało, czy adekwatnie, to jest decyzja tej firmy. Może nie mają budżetów, może nie mają, nie wiem, no budżetów w zasadzie, albo po prostu tak sobie określili, że tego typu praca będzie tyle warta i ktoś się oburza. No, zawsze się możemy oburzyć i wyrazić swoje zdanie. I do czego zmierzam? Jak już bierzemy się za transparentność finansową czy transparentność procesów, to tutaj wiele razy to padło już od chłopaków, ja to tylko powtórzę. Powinniśmy ludzi mocno wyedukować i nawet jeżeli im udostępnimy Excela, w którym wszystko widać i my go rozumiemy, to powinniśmy się z 10 albo 20 razy upewnić, czy wszyscy tego Excela rozumiemy tak samo. Bo to, że sobie udostępnimy ten sam dokument i nam się wydaje, że wszyscy patrzymy na niego w ten sam sposób, wcale nie oznacza, że rozumiemy go w ten sam sposób. I to jest duża taka pułapka, że samo przedstawienie statystyk to jest tak naprawdę pierwszy krok, bardzo odważny, ale wcześniej upewnijmy się co do tego, czy ludzie go rozumieją. Znam taki przypadek pewnej firmy, która w pewien karykaturalny sposób chciała pójść w tę stronę i po prostu tego typu dane zostały udostępnione ludziom bez jakiegoś szerszego komentarza. I sami możecie sobie wyobrazić, że to mogło powodować pewne różne dziwne dyskusje, jeżeli ludzie dowiadują się, kto ile w firmie zarabia i nie ma kontekstu, nie ma podanych powodów, dlaczego i z czego to wynika i ludzie się mogą zastanawiać, dlaczego ten człowiek, który robi podobną robotę jak ja, zarabia, nie wiem, mniej lub więcej i to może powodować pewne emocje i uczucia, więc takie podejście na zasadzie wcześniej wyjaśnienia ludziom, co z czego wynika, dlaczego tak jest, jaki jest kontekst biznesowy. I według mnie też próba wyjaśnienia ludziom, tylko to musi być skuteczna próba, na czym polega nasz biznes. I to, co ty, Adrian, powiedziałeś, że cash flow, czym jest cash flow? Bo to, że wystawiamy faktury na kwotę X wcale nie oznacza, że na koncie będziemy mieć tyle pieniędzy, jak one spłyną i opłacimy wszystkie opłaty. Bo, nie wiem, czas jest czymś płynnym i faktura wystawiona w danym momencie niekoniecznie będzie opłacona w innym momencie. I w sumie ile my mamy pieniędzy tu i teraz i dzisiaj? I zrozumienie tego, jeśli nie jest się finansistą albo ten temat nie jest w jakiś sposób kręcący, a mimo wszystko pieniądze budzą w nas emocje, jest bardzo kluczowe dla ludzi, żeby oni zrozumieli, co z czego wynika, skąd my mamy te pieniądze i na czym polega nasz biznes. Ja trochę tak śmieszkuję czasami z programistami, którzy mają bardzo duże zafascynowanie nowymi technologiami i chcieliby wchodzić w nowe narzędzia, kupować nowe rozwiązania i próbować nowych rzeczy, że to wszystko kosztuje. Jeżeli ludzie nie mają tego świadomości, to zachowują się trochę tak, jakby firma była finansowana właśnie z energii wszechświata, że z jakichś magicznych miejsc te pieniądze spływają do firmy i firmy na wszystko stać i firma chce zadbać o ludzi. Firmy chcą dbać o ludzi, chcą, żeby im było dobrze i w pewnym momencie jest jakaś granica, że ludzie przestają dostrzegać,
tą dobroć od firmy i traktują to jako coś bardzo takiego, mnie się należy. W branży IT szczególnie to widać, no branża IT wytycza bardzo wiele nurtów. To, że przeszliśmy na remote, no to przecież to też jest wynalazek branży IT, która w pewnym momencie powiedziała, że fajnie by było pracować z domu i nagle większość z nas to robi. No to branża IT no, prowadzi pewnego rodzaju wyścigi zbrojeń ze sobą. Owocowe wtorki, kawiorowe czwartki, turkusowe środy. Nie? Jest trochę takich eventów, które sprawiają, że ludzie się do tego przyzwyczajają. Dlatego należy ich bardzo mocno edukować, skąd się biorą te pieniądze, na co je wydajemy, dlaczego kupujemy akurat to rozwiązanie, a nie inne. Dlaczego w ogóle zmieniamy rozwiązanie na przykład z droższego na tańsze. Bo przykład Slacka, który już tu dzisiaj kilka razy padł. Slack jest relatywnie drogi. Tam jest chyba $9 za użytkownika. 9 albo 8, coś takiego. I w zależności od tego, jaka firma używa tego narzędzia, no to będzie to dla niej albo mały koszt, albo duży koszt. I przechodząc z bezpłatnej wersji na płatną wersję Slacka, tam się dostaje bardzo dużo fajnych rzeczy, za które trzeba płacić i w pewnym momencie, jak mamy teraz jakiś, nie wiem, czas kryzysu i może to nas dotykać albo nie, no to firma musi szukać różnego rodzaju oszczędności i dążyć do tego, żeby zachować swoją stabilność, czyli zadbać o ludzi. No i to może się wiązać z tym, że tego Slacka zamienimy na jakieś open source'owe narzędzie, które przypomina Slacka, ale jest pozbawione tej całej fajności, tego feelingu, który w tym jest. Jest za 0 zł, ale czujemy się, jakbyśmy się przesiedli z telefonu komórkowego na telefon stacjonarny. Nadal robi to samo, ale jesteśmy na jakimś kablu. Są jakieś niewygody i ludzie muszą zrozumieć, że te niewygody nie wynikają z tego, że firma chce ich skrzywdzić, tylko że firma robi wszystko to, żeby zachować swoją integralność i zadbać o ludzi, bo ludzie w firmie są ważni, a nie narzędzia, których tak naprawdę korzystamy, a pieniądze głównie się przekładają na narzędzia. Możemy pieniądze wykorzystywać w różny sposób, na przykład zadbać o doświadczenia naszych współpracowników, oferując im na przykład budżet edukacyjny, żeby oni mogli się rozwijać, żeby mieli takie przeświadczenie, że firma chce w nich inwestować, firma o nich dba, ale ci ludzie, którzy tworzą z nami tą firmę, muszą wiedzieć, skąd się biorą te pieniądze. I tak jak powiedziałem, my jesteśmy dopiero na początku tego procesu. W zasadzie jeszcze go nie zaczęliśmy i dzisiaj to, co ja tutaj robię, to zbieram różnego rodzaju informacje i wasze spostrzeżenia, żeby mieć szerszy obraz całości. To, co robimy na dzień dzisiejszy, to staramy się, żeby w ogłoszeniach o pracę były te widełki i to też różnie działa, bo ludzie się i tak zgłaszają i mają większe oczekiwania finansowe niż to, co jest w widełkach. Przez wiele lat były takie rozmowy, że pracodawcy nie podają widełek i człowiek nie wie, na jakie wynagrodzenie aplikuje. A co się dzieje? Ludzie i tak aplikują i podają większe wynagrodzenie niż w tych widełkach. Więc no tutaj mamy taki brak, nie wiem czy zrozumienia, czy jakiś rozjazd komunikacyjny między jedną a drugą stroną, dlatego trzeba o tym mówić, wałkować po 10-krotnie, 20-krotnie. I teraz staramy się też, bo firma ma 86 osób obecnie, do końca roku pewnie przebijemy setkę, bo dynamicznie się rozwijamy produkty dla branży medycznej. I w ciągu 4 lat firma bardzo urosła, bo HTD Health istnieje od 4 lat i w 4 lata liczebnie jest nas prawie 100 osób, to jest bardzo dużo. Teraz jesteśmy w procesie układania wielu rzeczy, tworzenia wyłaniania liderów i uczenia ich, jak pracować z ludźmi, jak ich rozwijać i też jak rozmawiać o finansach z ludźmi, żeby oni też wiedzieli, jak przyjdzie do nich ich podopieczny i powie, hej, chciałbym porozmawiać o moim wynagrodzeniu. I żeby lider wiedział i miał jakiś background do tego, jak on powinien z tym człowiekiem porozmawiać, żeby wszyscy z tej rozmowy wyszli na zasadzie win-win. Więc to jest skomplikowany temat, budzi wiele emocji. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej dyskusji, bo wy opowiadacie o tym bardzo spokojnie. I zakładam, że po drodze mieliście wiele trudności, i dzisiaj trochę mówimy sobie, przepraszam, stojąc na wierzchołku góry, bo niektórzy z was już weszli na tą górę transparentności i widzicie świat trochę inaczej, ale wspięcie się na nią na pewno was wiele kosztowało i wielkie dzięki, że się tym dzielicie dzisiaj z nami. Dziękuję. Dzięki wielkie.
No, udało nam się pierwszy punkt zrobić. W planach były trzy, było ambitnie. Myślę, że może jeszcze jeden, ale krócej sobie zrobimy. Ale takie krótkie podsumowanie sobie wypisałem jako hasła i myślę, że to takie skrócenie tego, o czym rozmawialiśmy. Transparentność a kasa to, co mówiliśmy, dostęp do informacji, bo to transparentność, ale to nie jest wystarczające. Zrozumienie, wyjaśnienie, edukacja, bezwzględne, żebyśmy mogli to samo zrozumieć. Potem to, co tutaj chyba Piotrze najpierw wspomniałeś, gotowość na informacje, to też Adam wspomniałeś, że niektórzy w ogóle nie zaglądają, bo nie czują potrzeby, więc tą potrzebę warto wykształcić. I sytuacja, jest problem, to co wtedy? Niektórzy nie mają gotowości do dowiedzenia się, że może być problem, nie mają gotowości do wzięcia odpowiedzialności, bo wolą jednak zostać w swoim miejscu, to ich prawo. I to jest naprawdę niby prosty temat, a wcale nie. To zależy od nas, od firmy, ale też od ludzi. No to tutaj wielki szacun dla was za wykonaną pracę i miejsce, w którym jesteście. Trzymam kciuki, Maciek, za ciebie w takim razie, bo długa droga, ale myślę, że ciekawa w tym temacie. Dobra, szybciutko się przełączam w takim razie na to, żebyśmy zobaczyli, co jest w tej chwili na... Drugi punkt, sposób ustalania kasy. Czego to u mnie dotyczy, co to u mnie znaczy? To proponuję ten temat, żebyśmy pociągnęli tylko tak dwu-trzyzdaniowo, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to jest, bo poniekąd to już dotknęliśmy w pierwszym punkcie. Tylko żebyśmy zobaczyli, jak to w tej chwili namacalnie wygląda. Może tym razem, nie wiem, Danielu, od ciebie. Krótko. Sposób ustalania kasy. Czy jest coś, jak jest? Dwa zdania. To jest w różnych zespołach bardzo różnie. Natomiast mi się bardzo spodobał i staram się promować u nas w firmie bardziej nie podejście algorytmiczne, a bardziej w trybie samoustalania czy procesu doradczego. I zrobiłem te 3 lata temu, ponad 3 lata temu taką instrukcję na podstawie Reinventing Organization Wiki. I tam jest o wynagrodzeniach i tam są przykłady różnych firm. Tak. I spodobał mi się sposób z firmy Eldudler, ciężko do wypowiedzenia, natomiast tam są 4 pytania, które ułatwiają skalibrowanie się i podjęcie decyzji. A mianowicie pierwsze pytanie jest, co potrzebuję? Drugie, jaka jest moja wartość rynkowa poza tą firmą? Trzecie, ile zarabiają moi współpracownicy? I czwarte, na ile firmę stać, żeby mi to zapłacić? I dzięki tym pytaniom można po prostu, czy to osobiście, czy zespołowo, po prostu fajnie, myślę, fajnie podejmować decyzję na temat poziomu wynagrodzeń. Super, naprawdę fajne podejście. Dzięki wielkie. No dobra, Adamie, a co u ciebie w tym temacie? Znaczy ja się też zgodzę z Danielem, że chyba lepiej jest, jak to ludzie będą ustalać wynagrodzenie przez jakby analizę i rozmowę i dyskusję, a nie jakiś algorytm. Znaczy mamy także odnośnie podwyżek, każdy, tak jak wspomniałem, każdy może zgłosić dla siebie lub dla kogokolwiek innego. Wtedy ustalamy najczęściej spotkanie w ciągu najbliższych 2 dni. Każdy może wziąć w tym udział, a osoby decyzyjne są 3. Jest jedna osoba z finansów, jedna osoba z HR-u, jedna osoba, która blisko współpracuje z tą osobą. No i te 3 osoby docelowo podejmują decyzje, to wszystko jest potem informowane, jawne. A jeśli chodzi o podział zysku, bo o tym też mamy podział zysku, jakby też jest jawny, jakby też jest jakby konkretne zasady są ustalone, o tym nie wspominałem wcześniej, to tam mamy algorytm, ale po prostu też jakby jest część kwestia wag i one powiedzmy też można je nabywać, tam zdobywać, czy się jako, no są różne sposoby też pewnie jesteśmy, też będziemy musieli to pozmieniać w przyszłości, ale jakby no tam mamy po prostu konkretny algorytm i po prostu każdy wie, że jak będziemy mieli na przykład, nie 30 tysięcy zysku do wypłaty, no to każdy wie, ile ma z tego dla siebie. Więc jakby tutaj mamy, jeśli chodzi o takie rzeczy, no to algorytm, ale jeśli chodzi o jakąkolwiek podwyżkę, to znaczy mam jedynie kwestię, że jak zgłaszamy dla kogoś, to nie podajemy kwoty, bo tutaj też takie doświadczenia było, że wtedy już ktoś, jak jest wobec tej osoby składany wniosek podwyżki, wie, chodzi o jaką kwotę, to zwiększy stres i że lepiej nie podawać tej kwoty i żeby to była miła niespodzianka niż jakieś rozczarowanie, czy na pewno dostanę tą kwotę, więc to jest jakiś taki nasz insight z tego, co było. Jeżeli zgłaszam dla siebie, no to oczywiście wiem, ile chcę, więc zgłaszam z kwotą, ale jak zgłaszam dla kogoś innego, to zgłaszam bez kwoty i u nas tak działa i zazwyczaj obecnie w tym roku chyba był jeden tylko wniosek, który nie przeszedł, ale tam po prostu był bardziej merytoryczny niż ekonomiczny, a tak to zazwyczaj wszystkie wnioski przechodzą. Rozumiem. Dzięki wielkie. Jeszcze takie pytanie. Pamiętam naszą rozmowę właśnie w zeszłym roku.
ten podział zysku. Bo standardowo niby raz w roku, a tu jakieś prześwity z tej rozmowy było, że u was częściej. Jak to tak, wygląda? Tak, znaczy u nas, znaczy obecnie przez kryzys to tego zysku nie mamy, więc nie jest aż tak często, jakbym chciał, ale jest tak, że jakby chciałbym tak naprawdę docelowo, żeby on w zasadzie był co miesiąc i tak naprawdę to tak by się zdziało, że gdyby ten zysk był co miesiąc, to on byłby co miesiąc, po prostu co miesiąc zespół się informujemy, ile jest zysku na koniec miesiąca i się zastanawiamy, czy go wypłacamy, czy zostawiamy na poduszkę finansową, czy na cokolwiek. Obecnie teraz założyliśmy, że dopóki nie zbudujemy konkretnej poduszki, no to w ogóle o tym nie rozmawiamy, budujemy poduszkę, ale po prostu jakby było już dobrze, no to wtedy co miesiąc jest informacja, wypłacamy, czy zostawiamy i to co miesiąc zespół podejmuje decyzję. Super, dzięki. Danielu, na chwilkę wrócę do ciebie, a u was, bo rozumiem, że premii nie, a podział zysku? Mieliśmy i zrezygnowaliśmy. Doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo podobne do premii. Ludzie się bardzo przyzwyczajają do tego, traktują to jako premię. Traktują to jako oczywiste, że na koniec roku będzie podział. I fajnie działało przez rok, przez drugi rok, a później zrezygnowaliśmy na rzecz innego celu. Dobra, dzięki wielkie. Jak tam w Gdyni chłopaki u was? No jeżeli chodzi o wynagrodzenie, no to jeszcze nie mamy transparentnej, więc nie mamy sposobu ustalania, w sensie mamy taki wewnętrzny. Jeżeli chodzi o inne kwestie związane z finansami, no to decyduje każdy, kto podejmuje daną decyzję, jeżeli jest ona związana z wydatkiem pieniędzy, ile chce wydać i na co. Jakby jest, tak powiem, kwestia tego, co decyduje. My mamy taką zasadę, że zawsze jedna osoba musi podjąć decyzję, że to jest jakby pełny ownership danego tematu. Oczywiście może konsultować to z całą firmą czy z wybranym gronem osób, ale też musi być jakaś osoba, która podejmuje decyzję. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaką stronę chcemy iść z tymi wynagrodzeniami, no to zdecydowanie, tak jak Daniel mówi, bardziej w tryb konsultacyjny niż algorytmiczny. Ja nie do końca po rozmowach z innymi osobami nie czuję algorytmów, aczkolwiek mamy, że tak powiem, krąg algorytmiczny w organizacji, więc tutaj musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Ale chciałem zarzucić jeszcze taki temat, który mnie zaciekawił od Miki Kasztan, która jest tam znana w kręgach NVC. I ona, widziałem, chyba Lalu mówił właśnie o tym, że często na temat wynagrodzeń rozmawia z Miki i ona uważa, że jako społeczeństwo, czy w ogóle jako ludzkość będziemy dążyć do takiego modelu, gdzie wynagradzamy według potrzeb, a nie według zasług. Czyli marzy jej się taki świat, w którym osoba, która, nie wiem, w wieku 400 lat się przebranżawia, idzie na staż jako junior zupełnie do innej firmy, i może być najlepiej zarabiającą osobą w firmie, bo na przykład ma trójkę dzieci, chorego ojca, którym się opiekuje i po prostu ona potrzebuje więcej pieniędzy. Nie dlatego, że jest niedoświadczona, jakby jeszcze nie wnosi dużo do organizacji, ale jej potrzeby są największe ze wszystkich w organizacji. I to jest taki kierunek, w którym jej się marzy, żebyśmy zmierzali, żeby płacić według potrzeb, a nie według zasług. Zarzucam jako temat do przemyślenia po prostu. Rozumiem. Część premiowa u was jest, czy nie? Tak mamy podział zysków raz na kwartał. Jest to rozwiązane tak, bo jak mówiłem, mamy wspólników, że połowa zysków trafia do wspólników i oni sobie tam dzielą według swoich zasad, a druga połowa trafia porówno do pozostałych współpracowników. Super. Dzięki wielkie. Piotrze, chcesz coś dopowiedzieć? Nie. Nie, dobrze, nie mów nic, gadło. Nie mamy tyle czasu. Dokładnie, dzięki wielkie. Piotrze, a u siebie jak? U nas jest tak, że jeśli chodzi o podział zysku, 20% pod koniec roku dzielimy porówno dla wszystkich. To już się dzieje chyba od, nie wiem, może z 7-10 lat, ale też mam wątpliwości a propos jakby funkcji, czy rzeczywiście jakby te pieniądze przynoszą funkcję, więc
zgadzam się z Danielem. Tutaj i trochę ten temat musimy gdzieś tam podrążyć. Druga rzecz, jeśli chodzi o, wspomniałem już krótko, jak podejmujemy decyzje, każdy krąg jest autonomiczny, więc decyzje zakupowe podejmuje w ramach dogadanych budżetów z innymi kręgami, ale jeszcze na przykład jeśli chodzi o takie rzeczy, które są około, na przykład wypłatowe, jak karty multisport, różne benefity, to na przykład w tym okresie dzisiejszym kryzysowym postanowiliśmy, słuchajcie, zmniejszyć wszystkie koszty, które są niezbędne, które są zbędne i pozostawiliśmy tylko niezbędne. I na przykład tą decyzję integrowaliśmy na trzech poziomach, bo najpierw ja wymyśliłem jakby ten taki zręb strategii covidowej z moją co-founderką Anią. Potem wnieśliśmy i zintegrowaliśmy to w kręgu GTC, czyli jakby najszerszym, można by to nazwać zarząd, chociaż zarządem nie jest. I trzeci krok to była integracja tej decyzji z wszystkimi 150 osobami. Tak naprawdę jakby każdy mógł wnieść zastrzeżenie do tej decyzji pod tym warunkiem, że musiał wymyślić jakby lepsze rozwiązanie tego kierunku. Więc to jest jakby, chcę powiedzieć, że na przykład o takich dotykających wszystkich rzeczy staramy się robić w ten sposób wspólnie decyzje, aczkolwiek nie wymagamy od ludzi wymyślania czy jakby uczestnictwa, tylko wniesienia objection. Jeśli chodzi o wypłaty, mamy dwa systemy, ale jakby krótko o tym, bo testujemy ciągle różne rozwiązania. Mamy taką formułę, wynagrodzenie jest składową chyba czterech części, o ile dobrze pamiętam, bo przez chwilę byłem w kręgu właśnie People and Community, które to właśnie robiło prototyp tego podejścia. No i to się składa z seniority, potem z impactu na organizację, czyli jak mocno twoja praca się przekłada na wynik organizacji, nie tylko finansowy oczywiście, oraz tak zwanego flexibility, czyli jak ja szybko mogę przenieść, jestem chętny do na przykład obejmowania różnych ról, tak? Czyli nie wiem, jestem deweloperem, mogę być na przykład architektem, albo mogę zostać na przykład, nie wiem, Scrum Masterem, jeśli jest taka potrzeba. No i czwarta rzecz to jest w zależności od lokalizacji, mamy tam po prostu jakiś taki stały parametr, że nie wiem, w mieście, w którym, nie wiem, na Śląsku jest i w Wrocławiu to same wynagrodzenie, a na przykład w Warszawie jest trochę więcej. To jest taki nasz. Bo w tej chwili jesteście Gliwice, Wrocław, Warszawa i? Warszawa i Kraków. I Kraków. Ale mamy też kilka osób oczywiście jakby prawie całkowicie zdalnych, na przykład w Łodzi, więc myślę, że tam wstąpią do Was. Super, zapraszamy. Dobra, dzięki wielkie. Maczku, a twoje spojrzenie jak? To ja bardzo szybko w takim razie. Mierzymy to złe słowo, ale obserwujemy, jakie są rynkowe stawki. Po prostu w branży IT jest to tyle łatwe, że wiele firm się tym dzieli na zewnątrz w postaci po prostu ogłoszeń o pracę i to jest takie trochę trzymanie ręki na pulsie. Jednocześnie staramy się być konkurencyjni wobec tych stawek i być na bieżąco, bo to jest mega istotne, bo jeżeli wam odjadą stawki, jakie są na rynku, no to ludzie też wam odjadą. Been there, seen that, got the scars. No, to tyle w tym temacie ode mnie. Dobra, wielkie dzięki. No to też w różnym miejscu jesteśmy i w różny sposób, ale fajne. Bardzo mi się, Danielu, u ciebie właśnie te cztery perspektywy podobają, bo one mi dają dość mocny obraz, czyli co ja potrzebuję, czyli perspektywa ja, no nie? Moja wartość na rynku, czyli jak rynek na mnie patrzy, to druga. Trzecia, kolega, czyli perspektywa w organizacji, żeby tutaj była ta sprawiedliwość, niesprawiedliwość, cokolwiek, tak jak była rozmowa. No i czwarta, i to chyba bardzo ważna, bo to jest warunek konieczny, na co firmę stać. I znowu ta edukacja, o której mówiliśmy poprzednio, chyba tutaj też jest istotna, żeby ta świadomość, skąd to się bierze, była na poziomie ludzi bez dwóch zdań. Ja dodam może taki punkt odnośnie tego czwartego. Bo mamy takie doświadczenie, że nas zazwyczaj nie stać, jak dajemy podwyżki.
I to jest, był od lat zawsze, jeszcze, zawsze motywator dla sprzedaży. Po prostu podnosiliśmy stawki pracownikom i oni wiedzieli, że po prostu muszą teraz więcej sprzedać. Mm-hmm. Okej. Okay. Udawało się? No 17 lat żyjemy. Tym działa. Dobra, to szybciutko jeszcze tutaj się przełączymy, bo jest, mamy w tej chwili 10.49, jest jeszcze tutaj na miejscu trzecim taki trzeci punkt, który też był poruszany, więc może dwa słowa jeszcze po jednym, dwóch zdaniach z waszej strony. Kasa, kryzys, a ludzie. De facto kryzys, czy coś się zmieniło w ramach aktualnej sytuacji w stosunku do tego, co było normalnie, zazwyczaj? I nie wiem, to może Maćku tym razem od ciebie. Co się zmieniło? Firma zrobiła wszystko, żeby zadbać o ludzi i żeby się zmieniło jak najmniej. Jeżeli chodzi o kwestie tak prozaiczne, o których dzisiaj rozmawiamy i tak budzące tyle emocji. Z takich drobnych zmian, no to co Piotrek M. wspominał, no to wstrzymanie na przykład multisporta, bo w dobie pandemii nie miało to większego sensu, żeby to funkcjonowało. I teraz tak naprawdę, no, nie mogę za wiele powiedzieć, bo się nie za wiele zmieniło. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten okręt płynął tak, jak płynął do tej pory i firma dalej rosła, bo w międzyczasie też firma się rozrosła w ciągu pandemii o około, nie wiem, 10-15 osób. Więc z naszej perspektywy to był czas taki, że jedyne, co się zmieniło, to musieliśmy opuścić biuro, do którego teraz powoli wracamy i się odmrażamy. I to jest jakiś proces, do którego wchodzimy. I jedyne, co to on powoduje, jakieś kwestie finansowe, typu musieliśmy zainwestować jakieś środki nieogromne w zabezpieczenie biura ze swojej strony, żebyśmy mieli pełne przekonanie co do tego, że ludzie, którzy tam wrócą, będą względnie bezpieczni na tyle, na ile jesteśmy w stanie. No, to jeśli chodzi o kryzys. Aczkolwiek z tego, co się orientuję, to w wielu firmach, i programistycznych, i nie, i w Łodzi, i nie, no to było różne podejście. Niektóre firmy właśnie na przykład ograniczały wynagrodzenia. To, co mnie bardzo buduje wewnętrznie, to nie słyszałem, żeby ktoś podejmował drastyczne decyzje o tym, żeby się rozstawać z ludźmi. To, co firmy starały się zrobić, to zrobić wszystko, żeby tych ludzi zachować. I też była prowadzona taka komunikacja na zasadzie, słuchajcie, musimy na ten czas ograniczyć na przykład wynagrodzenie, nie wiem, o 20% zmniejszyć wam, czy o ileś, po to, żeby nikogo nie zwolnić. I jeżeli wszyscy się na to zgadzacie, to my dajemy się pokroić za to, że nikogo nie zwolnimy przez najbliższy okres 3 miesięcy. I dla mnie to jest bardzo, bardzo budujące, jak słyszę takie komunikaty od moich przyjaciół z innych software house'ów, bo to znaczy, że człowiek jest gdzieś w centrum tych procesów i to jest super. I tego się trzymajmy i to po prostu dalej propagujmy. Dobrze. Dzięki wielkie. Wow. Piotrze, a u ciebie? Okej, okay, my ścięliśmy te niekluczowe wydatki, o których wcześniej wspomniałem. Druga rzecz jest taka, że zamroziliśmy podwyżki, czyli generalnie jakby naszym celem jest budowanie większej poduszki. To się nam bardzo fajnie udaje, bo gdzieś tam cash flow mamy do przyszłego roku. Jeśli domkniemy backlog projektu, który mamy. Druga sprawa, te podwyżki już chyba właściwie będziemy powoli odmrażać. Druga sprawa jest taka, że wstrzymaliśmy też taką normalne postępowanie jakby rekrutacyjne, ale z drugiej strony jakby oczywiście nikogo nie zwalniamy, tak? I mamy chyba dzisiaj 20 czy ponad 20 osób na tak zwanej ławeczce, czyli de facto robią inne rzeczy niż przynoszą pieniądze bezpośrednio tu i teraz. I nie mamy zamiaru jakby nikogo zwalniać. I to, co jeszcze zrobimy, to teraz definiujemy new normal i definiujemy sobie wizję, czy my w ogóle będziemy wracać do biur, czy będziemy, wiecie, jak będziemy pracować w tych biurach, czy tak jak pracowaliśmy wcześniej. Dokładnie. Czy może będziemy w ogóle, słuchajcie, mieć zamiast offsite'ów to insight'y, i że my będziemy się spotykać od czasu do czasu w jakichś tam miejscach, na przykład biurach, więc to sobie definiujemy, słuchajcie, na razie pracujemy głównie zdalnie, chociaż już biura są odmrożone, ale jeszcze ludzie się de facto nie pojawiają. Także takie zmiany kryzysowe, wszyscy są jakby bardzo uczuleni na to, żeby budować poduszkę,
te wyniki są, co piątek mamy takie spotkanie, korona z głowy wszystkich 150 osób, więc tam jakby to jest open agenda, więc co chwilę jest oczywiście pytanie, jak tam klienci, jak wygląda pipeline odłożonych projektów z powodu COVID-u. Więc jakby oczywiście temat jest mega żywy, nie? Wszyscy też monitorują sytuację u klientów, więc jakby jesteśmy sprężeni w tym dobrym takim słowa znaczeniu. Staramy się jakby bardzo mocno budować to bezpieczeństwo ludzi. Mamy też psychologa na pokładzie, więc jakby różne rzeczy robimy. Jakby jesteśmy też w tej dobrej sytuacji, że nie wiem, klientów mamy zdywersyfikowanych na 3 kontynenty. Tam jacyś pojedynczy klienci zostali, słuchajcie, dotknięci kryzysem. De facto przychodzą też do nas uczyć się pracy zdalnej, więc też robimy takie jakby, pomagamy im w transformacji też do nowszych organizacji, więc jakby finansowo jest okej. I to też nam daje jakiś taki spokój. Dzięki. Super. No ten psycholog, fajna sprawa, naprawdę. Wow, jestem pod wrażeniem. Temat właśnie przyszłości, a teraźniejszości, to chyba wszyscy teraz się też borykamy, to co będzie po, czy jednak praca zdalna bardziej, czy mieszana, czy nie, to u mnie też jest pod wrażeniem. No dobra, chłopaki z Gdyni, jak tam u was? Kryzys, czy coś się zmieniło? Tak, no zmieniły, no dobra. Chciałem coś powiedzieć. Mów. Ja się nagadałem. Znaczy tak, na pewno się zmieniło to też z biurem, chociaż w tej chwili już wracamy tutaj do biura, nawet kolega tutaj siedzi już koło mnie. Także to się zmieniło. No My skorzystaliśmy z pomocy naszego wspaniałego rządu w jakiejś tam mierze, ale zostawiliśmy to jakby poszczególnym osobom w firmie, to znaczy zostawiliśmy tutaj dowolność, co wywołało też jakiś konflikt, ponieważ nie wszyscy jakby poczuli, że mogą też to. Znaczy w sensie, że chcą to zrobić, bo jakby nie uważają, że sytuacja jest tak zła, jak nam się wydaje. No ale jakby fajnie, bo to zostało też gdzieś tam wyciągnięte i trochę te konflikty. To tutaj w ogóle mam taką tutaj z Adrianem mamy taką perspektywę, że ja się czasami, ja nie lubię konfliktów w ogóle, myślę, że tak jak większość osób, ale Adrian często mówi, że właśnie lepiej, jeżeli te konflikty wychodzą na wierzch i rzeczywiście jesteśmy w stanie się ze sobą pokłócić i pokrzyczeć na siebie trochę, a niż siedzieć i gdzieś tam trzymać je w głębi siebie. Więc no, na pewno co dla mnie się stało, no to myślę, że to co obserwuję też, że właśnie więcej tych rzeczy jakby powychodziło na wierzch, zrobiło się trochę nerwowo w pewnym momencie. My nie mamy cash flow na 1,5 roku, szacun za taki cash flow, więc gdzieś tam po prostu zaczęło być nerwowo, nawet tu były takie pytania, że to sobie powiedzmy, kiedy nam się skończą pieniądze. Ja mówię, poczekaj, no to już się skończyły, ale to dzisiaj się skończyły, więc właśnie tutaj to nawiązując do tego, o czym mówiliście wcześniej, czyli o cash flow, zrozumienie tego cash flow i tego, że dzisiaj nie mamy pieniędzy, ale być może jutro będziemy mieli, bo ponieważ mamy klientów, którzy rzeczywiście deklarują, że nam gdzieś tam zapłacą. Więc no, To się wydarzyło, tak myślę. To ja tyle. Za dużo. To może Adrian jeszcze chciałbyś dodać? Nie wiem, czy mam coś do zdania. No, u nas rzeczywiście spowodowało to, że mamy gdzieś tam kryzys finansowy, wypłynięcie na wierzch wielu konfliktów, co dla mnie jest wartością dodaną tak naprawdę, bo jak wypływają, no to można sobie z nimi radzić. Jak siedzą w głowach ludzi, to nie możemy, bo o nich nie wiemy, więc ja to widzę mimo wszystko na plus, więc jest chyba taki efekt przede wszystkim. Po prostu w momencie, kiedy
pojawiły się takie rzeczywiste problemy, jakieś zagrożenie wręcz istnienia organizacji, to, że tak powiem, większa odwaga w członków zespołu wstąpiła i mogliśmy sobie zacząć radzić z pewnymi rzeczami, które gdzieś tam były poukrywane. I dla mnie główny efekt tego kryzysu finansowego. Ktoś jest z zespołu odszedł, czy nie? Czy generalnie w tym samym składzie jesteście? Nie. Super. No dobra. Jak tam we Wrocławiu, Danielu, u ciebie? U nas w momencie, kiedy kryzys się pojawił, to się pojawiła duża czujność i gdzieś tam duże zaangażowanie ludzi też. My mamy takie spotkania, mieliśmy co dwa tygodnie spotkania reprezentantów zespołów, gdzie to są takie spotkania synchronizacyjne. Robimy je też online, bo mamy też oddziały, więc zawsze oprócz tego, że siedzimy w sali konferencyjnej, to one były online. I w momencie, kiedy się zaczął kryzys, żeśmy stwierdzili, że zaczniemy je robić często, co tydzień. Właśnie jedno z tych pierwszych spotkań to była decyzja taka, że idziemy w pracę zdalną i w ciągu 2 dni tak naprawdę wymiotło całą firmę po tym, jak zamknęli szkoły. Natomiast, no i oczywiście było tam sporo takich decyzji, takich wspólnych, o zamrażaniu pewnych budżetów, choćby, nie wiem, integracja, no to oczywiste, po prostu nie ma jak skorzystać nawet. Mhm. Mamy 20 urodziny teraz w lipcu, szykowaliśmy jakąś imprezę wielką, no ale po prostu doszliśmy do wniosku, no nie, trzeba to po prostu odwołać, jak będzie taka możliwość, to będziemy świętowali, a jak nie, no to trudno. I dużo takich tematów było, gdzie, nie wiem, były różne tematy, choćby nawet, że zadbajmy o płynność, tak, więc postaraliśmy się, do tej pory nie potrzebowaliśmy za dużo kredytów, a teraz po prostu załatwiliśmy te kredyty w bankach, żeby mieć na wszelki wypadek, gdyby był jakiś problem z płynnością. Pracownicy zaczęli bardziej rozmawiać z klientami w tym sensie, że na bieżąco bardziej śledzić, dopytywać się, co u nich słychać, żeby wiedzieć, żebyśmy się... I co tydzień się po prostu robimy taką szybką rundkę, gdzie ludzie się wymieniają informacjami, mówią, co tam się zmieniło ewentualnie u nich, u ich klientów i tak dalej. Wynagrodzeń nie zamroziliśmy oficjalnie. Jakby też zostawiliśmy to zespołom. Część zespołów jak wynagrodzenia zrealizowała zgodnie z planem, część tych, które widziała, że miały jakieś tam obawy, to opóźniła czy zawiesiła, ale słyszałem, że chyba większość już po prostu te wynagrodzenia tam z miesięcznym czy z dwumiesięcznym wynagrodzeniem sobie te podwyżki sobie przyznali, zrealizowali i powoli się rozmrażamy. No powoli nauczyliśmy się działać w nowej rzeczywistości i zaczynamy działać jak do tej pory. A pracujesz ty bardziej zdalnie czy bardziej w firmie? Ja pracuję zdalnie. Ja mam daleko do pracy. Co prawda teraz nie ma korków, więc dużo szybciej bym pewnie dojeżdżał, ale mi jest wygodnie. Pojawiam się w firmie raz na, nie wiem, 10 dni, bo trzeba coś podpisać albo nie wiem, urodziny 40 wspólnika były, więc niespodziankę dla niego w firmie zrobili i zaprosili na jakieś tam spotkanie osobiście, a po prostu pojawił się tort, wjechał. Natomiast na razie jakby nie też zostawiamy tą autonomię do zespołu i jak ktoś, wiem, że ludzie, no, ja myślę, że szybko nie wrócą wszyscy do biura. Też sobie nie wyobrażam, żebyśmy nagle, to mamy, nie wiem, sto kilkadziesiąt osób we Wrocławiu, żeby nagle wszyscy wrócili do biura, no bo ryzyko jest po prostu, nadal istnieje, więc a nie chcielibyśmy wszystkich zarazić, więc nauczyliśmy się żyć też zdalnie. Wiem, że w firmie coraz więcej osób się pojawia faktycznie, bo jak bywam, to widuję, czy też jak się łączę z niektórymi osobami, to widzę, że faktycznie są w biurze. Ale jestem w domu, mi tu mam książki, jest mi tu wygodnie. No tak. Dzięki wielkie. Adamie, a jak u ciebie? Tak, znaczy my jako firma z Poznania zawsze koszty mieliśmy bardzo dobrze zarządzane i bardzo niskie, więc w zasadzie nawet nie było za bardzo co obniżać. Jedynie tam powiedzmy angielski to powiedzieliśmy, że kto chce, to w zasadzie sam niech opłaca i na szczęście ku mojej radości większość osób dalej zdecydowało się, żeby
mieć dalej lektora z angielskiego, tak, no to właśnie w zasadzie nie było z czego zrezygnować z kosztów. My na szczęście, znaczy szczęście, nieszczęście było takie, że my na 2 tygodnie przed całym tym zaczęciem się epidemii czy świadomości o problemie, my mieliśmy taki mini kryzys albo uświadomienie sobie, że nasz cash flow nie wygląda aż tak dobrze, jak chcemy, mimo że jakby mieliśmy do tego dostęp i cały czas analizowaliśmy. Więc jakby my byliśmy tak już takim w stanie gotowości, zanim nastąpił wirus, więc po prostu wzięliśmy to jako kolejny problem ze sobą i jakby byliśmy już w pełnej gotowości, więc dzięki temu to nie było takie nagle, że startowanie z jakimś zaciągniętym hamulcem ręcznym. Jeśli chodzi o finanse, za dużo się, myślę, jakoś nie zmieniło. Znaczy wniosków o podwyżki właśnie wtedy nie było przez ten okres. Jakby myślę, że każdy w zespole to czuł, bo też widział, jak jest finansowo. Na szczęście klientów dużo nie straciliśmy, ale w zasadzie jeden tylko klient nam zbankrutował, który w sumie tam był mimo wszystko jednak sporym projektem, ale no kilka bardzo dużych projektów się niestety wstrzymało. Liczymy, że gdzieś tam lipiec, sierpień, one się odmrożą, więc to jest bardziej takie, że no już miało być naprawdę duże, fajne projekty, a nagle są wstrzymane, więc to jest jakaś taka niepewność, no ale mamy tam na parę miesięcy w prognozach finanse, więc ogólnie jest tutaj ok, więc te podwyżki nie było zgłaszanych rzeczy. Ale na przykład teraz, jak właśnie dostawaliśmy też jakieś subwencje, tarcze, ogólnie też właśnie zrobiliśmy specjalny oddział do zdobywania, specjalny oddział w osobie jednej Darii, która śledziła wszystkie informacje odnośnie tarczy 1, 2, 3 i wszystkich innych tam możliwości, żeby zdobyć te środki, jakie nam, powiedzmy, przysługują. I jak ostatnio było właśnie gdzieś tydzień temu jakaś taka właśnie dyskusja na grupie dla software house'ów, jakie udało wam się rzeczy zdobyć, no to ja miałem wrażenie, że my zdobyliśmy najwięcej, będąc małą firmą. I tutaj właśnie dzięki temu to też stawiło nas na nogi, ale też właśnie pomagaliśmy zespołowi, że jak ktoś chce dostać jakąś właśnie tą pożyczkę, te 5000 czy jakieś te postojowe, no to pomagamy. No i więc dzięki temu jakby powiedzieliśmy tylko jedynie, że słuchajcie, mamy nadzieję, że w firmie nie będzie żadnych problemów, ale jakby były, no to przynajmniej dzięki temu macie poduszkę u was, gdyby coś się wydarzyło. Więc na szczęście nie musieliśmy tego wykorzystać, ale jakby tak sobie to rozmawialiśmy. Jedynie myślę, że tak naprawdę największe zmiany są wewnątrz firmy, jeśli chodzi o procesy, że teraz w zasadzie co 10 dni analizujemy, do kiedy, jakie projekty, jakie faktury trzeba zamknąć, co wystawić, gdzie windykować. Na szczęście my nigdy nie mieliśmy problemu z windykacją faktur i najwyżej opóźnienia są jakieś 3-dniowe, a obecnie mamy tylko jedną fakturę sprzed roku za 500 zł, a tak to my nie mamy na szczęście tutaj żadnych problemów, więc tak naprawdę ten kryzys nas bardziej dotknął chyba mentalnie i procesowo, że ujawnił mnóstwo braków, a zespół też myślę, że stanął na wysokości zadania i na przykład jak dostaliśmy jakąś tam subwencję jedną czy drugą, to stwierdziliśmy, że dla programistów czy tam grafików, którzy mieli najniższe wynagrodzenie i zasługiwali też swoim na zaangażowanie, to ja sam zgłosiłem wniosek o podwyżkę, który przeszedł natychmiast, więc jako po prostu już, bo wiem, że te osoby zasługiwały na to, a po prostu no, czuły, że to nie jest okej moment dla firmy. Więc cieszę się też, że po prostu myślę, że powoli wychodzimy z tego i jest coraz lepiej, ale i te jakby wnioski o podwyżkę jakby mam nadzieję, że kiedyś wrócą, a obecnie właśnie też myślę, że zespół stanął na wysokości zadania. Co tydzień mamy takie weekend calla, gdzie właśnie omawiamy sytuację finansową firmy, jak to wszystko jest, więc jakby zespół dzięki temu też wie, jak jest, więc myślę, że dużo się nie zmieniło, bardziej wewnętrznie i dzięki temu myślę, że też staliśmy się lepszą firmą, na przykład lepiej zarządzaną. Że mamy świadomość różnych rzeczy i znacznie mocniej analizujemy finanse. Super. Wow. Czyli generalnie nie jest źle. Dodatkowe doświadczenie, aczkolwiek no stresy się pojawiły. No, jak prowadzisz firmę, to zawsze masz stres. Zawsze. To o czym też Piotr, gdy mówiłeś w temacie odpowiedzialności, żeby ktoś wziął tą odpowiedzialnością i tak dalej. Ja chciałem powiedzieć, że ten stres się pojawił teraz jakby w dużej części firmy, bo jakby no przez tą transparentność i przez wszystko no też dużo ludzi no widać, że się po prostu tym przejmuje, stresuje, nie? No ale to, tak jak się pytałeś, czy ktoś odszedł, no nikt nie odszedł, więc jakby też no walczymy, tak? To jest takie trochę... Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to jest w ogóle mega istotne chyba z punktu widzenia tak budowania turkusu, żeby sobie zdać sprawę z tego, że ja jestem przedsiębiorcą od parunastu lat
a mam osoby tutaj, które nigdy w życiu nie prowadziły swojej firmy i oni nie mają zielonego pojęcia. Jeżeli dzisiaj mam, jest źle, bo ja już przeżyłem kilka kryzysów, tam powiedzmy 2008 roku to nie był największy kryzys w Desmarcie, to pewnie po drodze było jeszcze kilka innych, które były poważniejsze. Natomiast no jakby szukanie rozwiązań, a nie szukanie wyjścia jest takim czymś, co należy robić, ale ja tu wiem już teraz dzisiaj, a no niektórzy nie wiedzą, no i zaczyna się wtedy panika. Więc dużą wtedy rolą jest tutaj moja rola, czy Adriana, czy osób, które gdzieś tam to rozumieją, po to, żeby też właśnie tłumaczyć, że no to jest taki moment, w którym tak się dzieje, ale to nie jest tak, że my za chwilę tutaj utoniemy i że zawsze jest jakieś wyjście z tego, nie? Że możemy zawsze coś wymyślić. To fajną rzecz też, Adrianie, powiedziałeś, konflikt nie jako coś złego, tylko konflikt jako coś, jak się ujawnia, możemy coś z tym zrobić i to właśnie duża wartość. Dobrze, szanowni, mamy 11:10, czyli już jesteśmy totalnie po czasie, bym powiedział w ten sposób. Zbiera pokój dopiero będziemy zamykać o 11:30, czyli mamy jeszcze do tego 20 minut, aczkolwiek, no przepraszam, no zawsze nam w Łodzi te spotkania się przedłużają. No teraz pole jest do nas jako wszystkich uczestników. Czy macie jakieś pytania tutaj do panów? Coś, co warto byłoby na przykład jeszcze zgłębić, cokolwiek. Ja mam pytanie do wszystkich w zasadzie, jeśli mogę. Pewnie, masz go, absolutnie. Czy jak uwalnialiście informacje o tym, kto ile zarabia, a w zasadzie ile pieniędzy przynosi dany projekt, to czy powodowało to jakieś, nie wiem, dziwne rozmowy w firmie na zasadzie, hej, mój projekt tak naprawdę zarabia na firmę, a nie wiem, mamy najmniej ludzi albo nie wiem, zarabiamy mniej niż ludzie w innych projektach, a tak naprawdę ich projekty są na stracie, bo nie wiem, przynoszą, są po czasie na przykład i już się to totalnie nie spina. Czy u was były jakieś takie dziwne sytuacje? Jeśli tak, to podzielcie się. Dobra, czy ja mogę powiedzieć, że mieliśmy taki mechanizm, znaczy teraz jesteśmy trochę w fazie transformacji, by trochę inaczej to wszystko liczyć, ale mieliśmy taki Excel, a gdzie liczyliśmy, znaczy każdy z produkcji wpisywał na koniec dnia, przy jakich zadaniach pracował i tak naprawdę, żeby liczyć dochodowość osoby. I tak naprawdę mieliśmy przykłady programisty, który powiedzmy przynosił dla firmy 3-4 razy więcej niż zarabiał. I na przykład ta osoba była dumna z tego, że on tyle przynosi dla firmy pieniędzy, a nie, że to w sumie ja teraz dofinansowuje firmę, nie? Więc jeżeli mamy odpowiednich ludzi, odpowiednie podejście, no to każdy się cieszy, że brał udział w takich projektach, czy tak zrobił co jakieś rzeczy szybciej, jeżeli mam jakieś rzeczy na fixed price, że jakby to generował duży dochód, nie? Więc jakby to było wszystko jawne i jakby nie było za to żadnych premii. Też to nie było nigdy pokazane w formie rankingu i to bardzo fajnie działało, bo każdy też zdobywał świadomość, właśnie przy jakich zadaniach pracuje, czy projekty są rentowne, czy nie. I też miał na to wpływ, żeby coś wtedy się zastanowić, jeżeli jest coś nie tak. Więc u nas było takie rozwiązanie, teraz próbujemy to jakoś bardziej zautomatyzować, więc przez to nam chwilowo to nie działa. Ale to na przykład było bardzo fajne i jakby z tym nie było problemu w ogóle u nas. My miewamy takie dyskusje między deweloperami. Czasami się przekrzykują, że mój projekt jest lepszy, mojszy niż twojszy, więc tak zdarzają się. Mój projekt jest lepszy niż twój. Tak, więc teraz wypłynęły trochę takie dyskusje właśnie przy kryzysie, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać rzeczywiście, które projekty są bardziej rentowne i w które powinniśmy inwestować więcej czasu i pracy. Więc jak najbardziej takie dyskusje mamy. Najbardziej hardkorowy przykład to był gdzieś 2 lata temu. Jeden z deweloperów przyszedł do Duszka i powiedział mu, że jego zdaniem jest niepotrzebny w firmie, bo jest tylko niepotrzebnym kosztem. Więc dla mnie to było takie strasznie smutne, na początku trochę smutne, że jest takie postrzeganie, nie? W sensie takim, że deweloperzy to jest te osoby, które przynoszą, a reszta jest w zasadzie niepotrzebna. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem też o tym wtedy, że to jest fajne, że gdzieś tam jest taka przestrzeń, że człowiek się czuje bezpiecznie, żeby przyjść do prezesa i powiedzieć mu, że jest niepotrzebny tutaj i nie boi się tego, że zostanie zwolniony, na przykład, że coś takiego powie, nie? Więc jakby też było pozytywne, ale rzeczywiście mam takie postrzeganie, że jakby takie bardziej freelancerskie, że on chciałby pracować po prostu na swoim,
nie czuł potrzeby bycia członkiem organizacji, więc krótko po tej rozmowie on sam zdecydował o tym, że nie chce pracować u nas. Ale rzeczywiście to było ciekawe doświadczenie usłyszeć coś takiego, bo to też nie dotyczyło Duszka, tylko ogólnie wszystkich osób, które nie pracują, nie tworzą kodu, nie? Że w zasadzie są niepotrzebne w organizacji. Mhm. Więc tak. Ale tak, mamy takie rozmowy jak najbardziej i to jest jakby część życia organizacji, że co jest dochodowe, a co nie i niektórzy jakby gdzieś tam próbują ciągnąć w jakąś stronę, żeby w pewne projekty inwestować więcej czasu i energii, bo właśnie przynoszą więcej dochodów. To... Dzięki chłopaki, że się podzieliliście i jednocześnie ja chciałem się pożegnać, bo muszę uciekać na inne spotkanie po prostu, które się odbędzie za bardzo niedługo. Wielkie dzięki Andrzej za zaproszenie i wielkie dzięki moim dyskutantom i wielkie dzięki wszystkim, którzy do nas dzisiaj dołączyli, żeby posłuchać. Mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni raz, tylko zobaczymy się jeszcze kiedyś, być może nawet na żywo. Z niektórymi przynajmniej. Andrzej, masz wyłączony mikrofon, ale rozumiem, że mówisz cześć. Też na to liczę, tak. Dzięki za zwrócenie uwagi. Tak. Dzięki, trzymajcie się. Miłego dnia. Miłego dnia, cześć. Dzięki, cześć. Okej, to Maćka nie mamy, ale mamy pozostałych głównych dyskutantów. Jakieś pytania w temacie tego, o czym rozmawialiśmy? Ja mam pytanie do Daniela. W jaki sposób rozliczają się zespoły między sobą? Jak sobie wzajemnie pomagają, tak? Tak. Są ustalone jakieś ceny transferowe. Ja nie znam szczegółów, natomiast to było... To jest po prostu poustalane. Od czasu do czasu słyszę, że są w tych sposobach jakieś tam zmiany. Natomiast no, nie widzę problemu, żeby zespoły pomiędzy sobą współpracowały, bo dużo projektów jest u nas realizowanych przez kilka zespołów. Mamy zespoły, które nie wiem, zajmują się na przykład jakimiś tam obszarami konkretnymi i uczestniczą w większości wdrożeń, bo na przykład zajmują się finansami, księgowością czy kadrami płacami. I jakoś nie widzę problemu. W tym sensie, że oni się po prostu dogadali. To są pewne zasady, które zostały jakąś tą grupą przyjęte. Jak ktoś stwierdzi, że one są niesprawiedliwe, no to jest po prostu ponowna dyskusja i ponowna rozmowa. I wiele u nas takich sytuacji było. Właśnie jak choćby nawet to, nie wiem, nawet z ostatniego sprzed tygodnia spotkania, gdzie wraca kilka dziewczyn po macierzyńskim i się okazuje, że mają po prostu miesiąc urlopu. No i zespół dostaje takiego strzała, nie? Że po prostu miesięczne wynagrodzenia obciążają ich koszt. I doszliśmy do wniosku, że to są takie rzeczy, które lepiej włożyć w koszty ogólnozakładowe, żeby to nie były koszty tego zespołu, bo one zaburzają wynik tego zespołu, taki normalny, naturalny, no bo macierzyński tam trwa rok, a za ten rok dodatkowo jest po prostu jeszcze urlop, więc jak dziewczyna wraca z macierzyńskiego, to ma raz, że rok, miesiąc urlopu zaległego jeszcze sprzed macierzyńskiego, plus do tego jeszcze miesiąc za cały macierzyński, no i to jest taki duży strzał, a który można rozłożyć po prostu do kosztów ogólnozakładowych i to on się rozłoży na całą firmę, tak, i nie ma. I ileś tam jakichś innych właśnie było pomysłów, pamiętam sprzed roku, że nie chcieli na przykład zatrudniać nowych osób do zespołu, no bo jak dostanę w pierwszych dwóch miesiącach, jak dostaję od pierwszego miesiąca od razu koszty ogólnozakładowe na tą osobę, a ona nie zdąży na siebie zarabiać, no to padł pomysł, że no to na okresie próbnym, czy tam przez pierwsze dwa czy trzy miesiące, po prostu nie liczmy tego okresu, tego kosztu ogólnozakładowego dla tej osoby. Niech koszty wchodzi tylko i wyłącznie w mózg. To jak gdzieś tam otworzyło nagle zespoły, zaczęły zatrudniać nowe osoby i nie było to takim blokerem. Więc ileś tam rzeczy takich jest, które po prostu są dogrywane i to mi się trochę kojarzy z holakracją. Po prostu jest jakieś napięcie, ktoś przynosi temat na spotkanie reprezentantów i mówi, słuchajcie, widzę, że to nas blokuje, spróbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie. Okej, dzięki. Dzięki. Okej, dawaj Piotr. Ktoś jeszcze? Jakieś pytania? Tak, tak. Właśnie. Mam dwa pytania. Jedno, czy otwarcie finansów spowodowało, że ludzie zaczęli
patrzeć i działać przez pryzmat, jakich praca wpływa na dochodowość. I druga rzecz, czy jakoś są za takie działania, które poprawiają dochodowość firmy, nagradzani? To ja może powiem, że tak, moim zdaniem to ma wpływ na to, co robią, bo widzą po prostu i przez pryzmat właśnie trochę pieniędzy zaczynają działać, czyli tak naprawdę tak jak każdy przedsiębiorca patrzy na wyniki, na to, co się dzieje z kasą, bo fajnie sobie siedzieć i klepać kod, ale koniec końców musimy na koniec miesiąca domknąć budżet i wypłacić wynagrodzenia. Więc to tak, moja perspektywa. A drugie, poczekaj, drugie, już się zgubiłem z drugim. A drugie to, czy są jakoś nagradzani za takie działania, które... Okej. Znaczy ja uważam, że w ogóle każda forma takiego nagradzania, w sensie no my, nie, znaczy nie powinniśmy siebie nagradzać na zasadzie jakichś bonusów. Bonusy moim zdaniem zawsze psują po prostu, znaczy powodują ten taki wyścig ku jednemu. Czyli jeżeli ustalimy sobie, że jakiś tam, nie wiem, no na przykład robimy teraz szybciej coś, no to wtedy wszyscy będą robili to szybciej, a nie będą patrzyli na całe otoczenie, czyli to, co się dzieje jeszcze dookoła, tylko będą cisnęli po prostu już wtedy na ten konkretny cel i ten cel może zostać spełniony, ale co z tego, jak jeszcze pięć innych dookoła nie zostanie i wtedy tak naprawdę nie będziemy mogli... Znaczy, no nie będziemy mieli jakichś tam ogólnie pieniędzy, tak? Mhm. Więc ja, moje zdanie jest takie, ja nie lubię w ogóle i się zawsze wzbraniałem wszystkimi rękoma przed jakimikolwiek formami takich bonusów raczej. My nazywamy to właśnie podziałem zysku i zysk jest po prostu wypracowywany, każdy widzi, jaki on jest i wtedy no albo się dzielimy, bo jest ten zysk, albo się nie dzielimy, bo go nie ma i tyle. Ja się mogę zgodzić z duchem i w pierwszym, i w drugim punkcie. Ja po prostu zawsze mówię, jest takie stare polskie przysłowie, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz i po prostu jeżeli programista, daję przykład, programista widzi, że coś tu można sprawdzić w projekcie, czy po stronie technicznej, czy po stronie projektowej, czy w kontakcie z klientem, cokolwiek i usprawni to, no to przede wszystkim raz, że będzie miał łatwiejszą pracę, więc będzie mu wygodniej, więc jakby myślę, że wiele osób po prostu też, niektórych to może motywować. No i też właśnie nagradzanie za to, że teraz no tutaj dałeś coś z siebie, no to jakby oczekujemy tego od każdego i zawsze. A jeżeli właśnie mamy ten udział w zysku, no to jeżeli ja jako programista przyczyniłem się, że firma teraz będzie bardziej wydajna, gdzieś będziemy mieli większą marżę, no to też to do mnie spłynie z powrotem w zysku, więc nagradzanie teraz, że teraz coś tutaj pomyślimy, coś tutaj pokminimy, coś usprawnimy i za to będzie jakakolwiek nagroda, no to jest nie w tą stronę, bo to powinno nas motywować, żeby wszyscy tworzyli najlepszą możliwie firmę. To jest powiedzmy takie moje motto jako powiedzmy przedsiębiorcy, ale no tak naprawdę chodzi, żeby każdy był takim chociaż mikroprzedsiębiorcą, żeby każdy uważał firmę za swoją. Też po to jest też trochę myślę udział w zysku, że jeżeli ja mam udział w jakimś tam zysku, no to też to jest częściowo moja firma, no to dbam o nią. A jeżeli właśnie po prostu będziemy nagradzać, że to teraz przyniesie oszczędności dla firmy, dostaniesz z tego 10%, no to teraz każdy będzie już tylko interesowny i różne rzeczy nie zgłosi. Może po prostu nie zgłosić rzeczy, czy toczyć jakichś wewnętrznych walk o usprawnienie jakichś rzeczy, które nie przyniosą pieniędzy. A mimo wszystko to mogłoby stworzyć lepszą firmę. Więc po prostu uważam, że każdy powinien dążyć do tego, żeby stworzyć najlepszą możliwą firmę i to się, karma się zwróci zawsze. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Chciałam się podpytać o to, jak wy układaliście kwestie uczenia ludzi tego aspektu finansowego, bo tutaj dużo mówiliście o edukacji, tego, że warto ludzi uczyć, a się zastanawiam, jak to zrobiliście, bo w głowie moja pierwsza myśl jest taka, przychodzi pani księgowa i uczy, co to zysk, co to marża i takie historie, ale może to robiliście jakoś inaczej. Znaczy, no to jeszcze może szybko skończył mnie. Znaczy, mamy właśnie Darię, która jest powiedzmy i od HR-ów i od finansów, więc każdy, kto kończył nas okres próbny, ma takie przeszkolenie właśnie mocne z cash flow, co to jest, jak to działać, jak to czytać. Mamy też taką powiedzmy zabawę, że powiedzmy zarzucam, że mamy na przykład 100 000 na wynagrodzenia,
I teraz weź podziel to na zespół. I to wtedy uczy też tą osobę, jak trudne jest w ogóle podzielenie takich pieniędzy wobec zespołu. I nagle jak potem porównujemy to, co dana osoba ustaliła wraz ze stanem rzeczywistym, no to tam właśnie tu wtedy Daria tłumaczy te wszystkie kwestie, skąd są te różnice, czemu tak jest. No i dzięki temu nie ma tego napięcia, ale że to jest coś niesprawiedliwe, ktoś tego nie rozumie. Ale na przykład też przynajmniej kilka razy robiłem też takie pogadanki dla właśnie zespołu, jakie są koszty tak naprawdę pracodawcy przy różnych formach zatrudnienia, bo jakbyście zapytali w swoich firmach, czy każdy wie, ile kosztuje tak naprawdę umowa o dzieło, umowa o zlecenie, etat, B2B, wszystkie inne kwestie, no to mnóstwo ludzi tego nie wie, a firma musi za to płacić, więc też na przykład uświadamianie takich wydawałoby się prostych rzeczy, ale z punktu widzenia pracownika wiele osób takich nie wie, więc po prostu edukacja non-stop, plus tak jak właśnie wcześniej chłopaki wspominali, o tym nie powiedziałem, czyli właśnie informowanie o finansach w sposób przystępny, bo właśnie nie sztuką jest właśnie pokazać Excela i weź czytaj, bo większość tego nie ogarnia, ale właśnie jakieś proste miary, proste wyniki, no to jest niezbędne, ale oprócz tego, no ta podstawowa umiejętność czytania cashflow, jeżeli mamy cashflow, jakikolwiek inny dokument finansowy jest niezbędna i no myślę, że to trzeba powtarzać, bo ludzie zapominają albo coś tam się zmienia, więc po prostu jak najwięcej spotkań, jak najwięcej tłumaczeń, bo albo po prostu pytań, czy ktoś jeszcze coś tutaj by nie wiedział, albo odpytywanie, nie wiem, po prostu warto na pewno przy pierwszym spotkaniu i na przykład odświeżać to tam co nie, pół roku chociaż. Ja chciałem dodać tylko, że fajnie, jeżeli na samym początku, w sensie ktoś rozumie z firmy, rzeczywiście to nie jest księgowa, która jest gdzieś tam na zewnątrz, tylko ktoś, kto rozumie wewnątrz jednak podstawowe rzeczy dotyczące finansów. Ja się tego uczyłem przez wiele lat i po prostu prowadziliśmy takiego Excela, którego teraz mamy tam w Google Spreadsheetie dosyć rozbudowanego. Jeśli jest taka potrzeba, to w ogóle chętnie się podzielę tą wiedzą i mogę też pokazać. Nie wiem, nie mam jakichś tam wielkich tajemnic, więc jakby ktoś tam chciał, to mogę wskoczyć na kola i pokazać po prostu, jak mamy to zorganizowane. Ponieważ no jeżeli ja będę wiedział, jak to działa, to jestem w stanie też to wytłumaczyć po prostu komuś i powiedzieć, na co zwrócić uwagę. I jak myśmy otwierali to, to ja przeszedłem właśnie przez każdego, po prostu z każdą osobą w firmie. Miałem taki one-on-one godzinny, gdzie opowiadałem o tym, co jest w arkuszu i wtedy dawałem dostęp do tego arkusza. Dopiero po prostu przy tym. To też chodziło o taki trochę wytłumaczenia pewnych rzeczy, bo jeżeli ktoś tam widzi jakieś wydatki, jakieś wielkie zakupy, nie wiadomo co to jest, to po prostu już sobie wyobraża, no włącznie z tym, że na przykład ludzie sobie wyobrażają, że jeżeli zarabiamy 200 tysięcy złotych i wystawiliśmy fakturę na 200 tysięcy złotych, to jesteśmy po prostu bogaczami i te Tesle to po prostu już to pakują nam, nie, w tym, ale no, tak nie jest i właśnie wytłumaczenie tego dla mnie bardzo fajnie zadziałało, w sensie widziałem, że ci ludzie, aha, okej, dobra, no to tu mamy 200, ale wydajemy 180, więc no jakby widzisz, o co w tym chodzi. I to zadziałało, natomiast jeszcze tak jak u Adama mamy, przy zatrudnianiu nową osobę mamy też takie obowiązkowe szkolenie godzinne właśnie, wprowadzenie do finansów, bez tego po prostu ktoś nie dostaje dostępu do wszystkich tych Exceli. Ale prościej, bo my wdrażamy ERP-a. My wdrażamy programy finansowo-księgowe też, więc mamy dużo ludzi, którzy wiedzą po prostu, jak, czym się je finanse firmowe. Nie wiem, czy ci współczuć, czy... Ale no, jeżeli się ludzie znają na tym, to w sumie chyba dobrze. My dobrze się znają, nie? Ja bym jeszcze dodał oprócz tego, bo my też mamy w onboardingu i mamy taki właśnie self-onboarding, że dobierasz sobie jakby moduły i tam czas i tak dalej, ale dodałbym to, że trzeba wytworzyć tą kulturę taką, że można się zapytać o to i do kogo się zapytać, nie? O te finanse. To jest taki jeden element, który bym dodał, bo koledzy nie wspomnieli, a pewnie to jest i fajnie mieć może osobę, która, wiecie, zawsze można podejść z tematem. To też jest ważne i oswaja ludzi w tych dzikich finansach. Mhm. Jeszcze jedno pytanie, jak można. Chciałbym pociągnąć trochę temat dzielenia się zyskiem i premii, tak? Bo my sobie to gdzieś tam też wewnętrznie robimy kwartalnie
i robimy to od jakiegoś roku. Tutaj też mam taką obawę i dzisiaj ją trochę potwierdziliście, że to na dłuższą metę może nie działać tak, jak powinno. Ale czytałem w książce chyba Managing for Happiness Jurgena Pelo o takiej metodzie trochę losowego przydzielania, czy ta premia, czy ten podział zysku będzie, czy nie będzie. Czyli on to przedstawił w formie takiej prostej gry, że dochodzi moment tego, nie wiem, jest koniec kwartału, mamy rozdzielić zysk, rzucamy kosztką sześciostronną. Jeśli wypadnie 1 lub 2, to nie ma zysku, jeśli wypadnie coś od 4 do 6, to jeśli wypadnie 6, to jest pełny zysk, jeśli wypadnie 2, to jest powiedzmy 20%. Jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś próbował z Was jakby eksperymentować z takimi trochę niestandardowymi zasadami, żeby to nie było coś, co się należy, żeby to było coś, co będzie jakąś tam fajną formą gry, nie będzie taką przynależnością. A jeśli tego nie testowaliście, to w ogóle jakie macie przemyślenia na ten temat? Ja myślę, że trzeba by się zastanowić, jaki jest cel dawania tego typu rzeczy, bo wydaje mi się, że jeśli chcemy więcej w firmie zarabiać, to powinniśmy, że to jest naturalne, że powinniśmy rozwijać firmę i starać się, żeby w firmie było jak najwięcej pieniędzy, przychodów, no bo to się prędzej czy później po prostu przełoży na nasze wynagrodzenie. My żeśmy zaobserwowali z podziałem, zrezygnowaliśmy z premii. To trwało lata. To trwało ze 2-3 lata, a ostatnie premie zniknęły w zarządzie. Natomiast weszliśmy właśnie w podział zysku, który fajnie, bardzo fajnie zagrał w pierwszym roku. W pierwszym roku, kiedy zrobiliśmy tą transparentność finansową, to nagle wynik po prostu bardzo wyskoczył w górę. Ludzie jak zobaczyli, że nasz czas kosztuje, że nie ma przychodów, że są jakieś tam straty na klientach i tak dalej, to zaczęli bardzo dużo zwracać na to uwagę, że trzeba po prostu zarabiać, jako firma trzeba zarabiać. Choćby po to, żeby firma była bezpieczna, żeby firma się nie przewróciła od jakiegoś nieudanego jednego kontraktu i nie zbankrutowała. Natomiast później przy tym podziale zysku w pierwszym roku to było super. Naprawdę to było bardzo fajne. Ludzie, podzieliliśmy to w miarę porówno. Tam zależało tylko i wyłącznie, tam jakaś część zależała od ilości miesięcy, ile się przepracowało w ostatnim roku. Ale rok później, pomimo tego, że kluczowych rezultatów związanego z rentownością nam się nie udało zrealizować, znaczy nie udało, nie wyszło na końcu roku. Minęliśmy się z celem. Niewiele, ale jednak. To oczekiwanie było jednak od wszystkich, że znowu będzie podział zysku. Zrealizowaliśmy ten podział zysku, ale rok później już po prostu, no bardzo żeśmy się tego po prostu obawiali. Też po samym podziale zysku pojawiły się głosy ludzi, że no a dlaczego porówno? A dlaczego zostały zespoły, które przez cały rok przynosiły straty i tak dalej. Mam wrażenie, że więcej z tym jest takich kontrowersji i takich problemów, jak to podzielić, a dlaczego oni dostali, a ja nie dostałem, a dlaczego ta osoba co miesiąc temu szła do firmy, to dostała, a ja tu pracuję, nie wiem, ja tu pracuję 15 lat i dostałem tyle, co osoba, która 2 miesiące dopiero co pracuje u nas. Że generalnie uważam, że więcej jest z tym problemów niż korzyści, bo pytanie, jakie korzyści z tego chcemy uzyskać. A też mi się przypomniało, pamiętam z książki Ricardo Semlera, tam z jednej albo z drugiej książki jego, jak on powiedział, że u nich w tej firmie Semco w Brazylii pracownicy mają do wyboru albo po prostu uczestniczą w zysku, ale wtedy ich wynagrodzenie jest o 20% mniejsze, i oni ryzykują, a na końcu roku mogą po prostu, jak będzie dobry rok, to mogą mieć bonus większy niż pozostali, albo mają stałe wynagrodzenie i po prostu nie uczestniczą w tym zysku. Bo zysk jest trochę takim wynikiem przedsiębiorstwa. Co jak będzie strata? To co, pracownicy też będą uczestniczyli w tej stracie i na koniec roku się zrzucą na pokrycie tej straty? Nie. Ja może okej, to proszę. W sensie jakby nie mam zdania odnośnie tego losowania, tak na szybko nie czuję tego, bo zgadzam się z Danielem, w sensie jaki miałby być cel. Dla mnie celem jakby takim nadrzędnym w ogóle gdzieś tam tej transformacji jest to,
żeby każdy członek organizacji poczuł się za nią odpowiedzialny. I rezygnacja z premii i ten podział zysków, który wdrożyliśmy, jest jakby drogą do tego celu, czyli jeżeli mam udział w zyskach, robię wszystko, żeby ta firma po prostu prosperowała jak najlepiej, a nie tylko jakieś tam wąskie cele, które mam w swoim zespole realizuję, tylko patrzę na szerszą perspektywę, więc to jest nasz cel. Trochę jeszcze u nas to gdzieś jest około 2 lat, więc może dojdziemy do tego punktu, gdzie Daniel, że uznamy, że to jest bez sensu. Na razie nam się to jeszcze podoba. Jakby zasady, w jaki sposób te premie są dzielone, wyznaczyliśmy w toku konsultacji, więc też były takie właśnie, a może rok, musi być rok doświadczenia, a może 3 miesiące, a coś tam, no ale w końcu wyznaczyliśmy taki model, że po prostu każda osoba, która przepracowała cały kwartał, którego dotyczy podział zysków, to ma prawo do tego udziału. No na razie nam, tak jak mówię, na razie nam po wypracowaniu w konsultacjach konkretnego modelu nam się to podoba, nie widzimy jakby, widzimy w tym sens i rzeczywiście, że ludzie patrzą dzięki temu trochę szerzej na całą organizację. Co to mówię, losowanie, rzucenia kostką, to tak na szybko odpowiadając nie czuję do końca tego, jakby jaki to cel miałoby przynieść poza jakąś tam zabawą. Ja myślę, żeby przyniosło nawet frustrację, że jakby pani ta jedynka, dwójka to źle i to raczej tylko bardziej negatywne emocje. Też zgadzam się jak najbardziej, trzeba się zastanowić nad celem zysku i na przykład moim celem było właśnie po prostu to, żeby zrobić coś, żeby każdy czuł, że firma też jest częściowo jego i żeby każdy dbał o firmę jako o swoją i dla mnie to było jakieś takie właśnie, to była główna motywacja, żeby się podzielić zyskiem a tym jak jest, bo stratą to powiedzmy obecnie, no to też miałem wczoraj pytanie o tym intro, że nikt, co będzie jak będzie strata, no to mówiłem, no jak będzie strata, no to firma bierze na siebie, więc się tylko powiedzmy też nie ma tej pełnej odpowiedzialności, no bo to jednak jest, mało kto jest w stanie wziąć tą odpowiedzialność przedsiębiorcy, bo nie każdy chce być tym przedsiębiorcą, no ale przynajmniej mamy jakiś substytut, żeby właśnie chcieć być a przynajmniej trochę właśnie zaangażowanym firmy bardziej, bo coś z tego będę miał, więc ale być może właśnie takie podejście jak u Ricardo Simera może właśnie jest fajne, że coś muszę poświęcić i tym bardziej będzie mi zależało, żeby coś uzyskać, więc jakby no bo to jest coś, co robi przedsiębiorca, a więc im bardziej właśnie będziemy wprowadzać ten pierwiastek przedsiębiorczości u każdego, no to myślę, że firma będzie bardziej aktywna, bardziej jakby szukała możliwości zarabiania pieniędzy, czy bycia bardziej wydajną i o to tak naprawdę powinno chodzić. Andrzej, ja mam pytanie, czy mamy jeszcze czas na pytanie? Tak, właśnie taki głos z offu, ja już sobie przesunąłem spotkanie jedno, w związku z tym tak do za 10, 12. Ja mam 4 minuty jeszcze. To ja mam takie krótkie pytanie, które chyba podsumuje całość dyskusji. Chciałabym Was zapytać, jakby ktoś do Was przyszedł to, i zapytał się, kurczę, wprowadziliście tą transparentność i czy w sumie to Wy to polecacie, a jak tak, to dlaczego warto, albo też nie polecacie i w jakich momentach, to znaczy co trzeba zrobić, jeśli nie zrobimy tam czegoś X i Y, to wtedy nie polecam, bo to może się na przykład źle skończyć. To ja może zacznę, bo ja muszę powoli lecieć. Ja ogólnie to w ogóle, moja perspektywa jest taka, że chodzi o całe turkusowe zarządzanie tej idei, czy holokracji, czy jakiekolwiek inne, to nie polecam tych metod, przynajmniej na swoim doświadczeniu, dla osób, które chcą robić to dlatego, że wydaje mi się, że to jest lepszy sposób na robienie biznesu. Uważam, że to ma sens, jeżeli to jest zgodne ze mną jako lidera, który to wdraża i wyznaje tego typu wartości i chce tymi wartościami zarażać innych ludzi i przyciągać ludzi o podobnych wartościach. Wtedy to ma sens. Jeżeli robimy to z perspektywy, dobra, to jest modne, może ludzie teraz chcą pracować w takich firmach, przyniesie to efekty biznesowe, to moje, ale to mówię o swoim doświadczeniu takim osobniczym, to nie zadziała albo zadziała znacznie gorzej, jeśli chodzi o samą transparentność, no to w skrócie odpowiem, bo tak jak mówię, nie mam dużo czasu, no to jest gotowość moja jako lidera do podzielenia się tymi informacjami i gotowość zespołu. Czy on chce to przyjąć, czy ma na to gotowość i czy umie to przyjąć, w sensie takim, czy tak jak mówiliśmy o tej finansowej, czy ma wystarczającą wiedzę, żeby coś zrobić z tymi informacjami. To i czy ma wiedzę i wie, a druga rzecz, czy
przepraszam, czy ma wiedzę, żeby coś zrobić, czy ma umiejętności, żeby coś z tym zrobić i czy ma przestrzeń na to, tak? Czyli jeżeli otworzymy na przykład informację o wynagrodzeniach dla pracowników, ale ci pracownicy nie mają wpływu na te wynagrodzenia, to to będzie tylko pole do frustracji. Jeżeli otworzymy i przygotujemy narzędzie, czyli albo wspólnie wypracujemy to, co my robimy, wspólnie wypracujemy narzędzie, które pozwoli im na zmianę tych wynagrodzeń, to wtedy ma sens, ale samo pokazywanie bez możliwości, bez dania możliwości wpływu, no to wtedy jest pole minowe. Dzięki. I będę się żegnał. Ja bym powiedział... Dobra, to na razie. Mów. Nie, to napiszę na czacie, dzięki. Na razie. Zastanowić po co, tak? Każde narzędzie, które wprowadzamy, po co, bo na pewno nie może to być jakaś moda, że wprowadzimy sobie transparencję i to uleczy wiele spraw. Ja bym się nie pytał ludzi o to, bo są pewne rzeczy, które na przykład definiują firmę i wiecie, na przykład mi się trudno opowiada, gdyby się pytał, czy nie wiem, mamy przyjąć taką konwencję, czy inną. No po prostu jakby za mało myślę o tych tematach, żebym mógł powiedzieć jakieś rozsądne zdanie, więc jakby ja wychodzę z tego założenia, że grubsze decyzje czy grubsze zmiany muszą być wykonywane przez mniejszy zespół, który sobie wytworzy jakąś wizję, co chce zrobić i po co. I właśnie tutaj ten zespół sobie może na przykład, czy nie wiem, nawet jeden dany człowiek wyobrazić, ok, chcę mieć transparencję po to i po to i po to. I tak naprawdę pytanie o to, zespół, jak się z tym ma, to dopiero możemy zadać, jak on z tego będzie korzystać, bo tak to oni będą odpowiadać na pytanie na przykład na jakichś wyobrażeniach swoich. Ale oczywiście jakby wprowadzanie całości tematu no, musi być objęte jakąś opieką, czyli jak już mamy ten cel, no to potem musimy się zastanowić, ok, jakby w jaki sposób to zrobić i jedno spotkanie nie wystarczy. Więc to jest tak, że to musi być jakiś projekt wdrożenia, tak? Czyli musimy też pamiętać o tym, że nie wiem, nie wystarczy na przykład siąść z ludźmi nad Excelem, ale trzeba im, nie wiem, dać miejsce, gdzie mają się pytać i być może, nie wiem, może po miesiącu do nich wrócić. I oczywiście im mniejsza firma, tym to się dzieje naturalnie i pewnie tego nie widzimy, im większa, trzeba tego typu sposoby zaprojektować. Piotrze, ciebie się bardzo dobrze słucha, bo te ptaszki śpiewają w tle i to jest naprawdę fajne. Znaczy ja na pewno mogę odradzić na naszym przykładzie, żeby robić transparentność finansową w czasie kryzysu firmy. My to zrobiliśmy, kiedy mieliśmy duży, duży problem i to był właśnie jako jeden ze sposobów na poradzenie sobie z tym wszystkim. I powiedzmy to przeszło dobrze, ale powiedzmy to też dalej ciągle podkreślam, uważam, że mamy szczęście do zespołu. I że tak jak Desmart mówił, że to też zrobili właśnie w czasach, kiedy nie było najlepiej, no to właśnie może powiedzieć, może wiele osób stwierdzić, kurczę, jest bardzo niefajnie, uciekam z tego tonącego statku, mimo że to się wszystko może zaraz zmienić. Więc tak samo jak z Turkusem, był jakiś artykuł z bloga właśnie Przemka, 12 pytań, czy Turkus jest sposobem na kryzys i sobie poradzenie w kryzysie. Wdrażanie Turkusu w czasie kryzysu jak teraz, no to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo to praktycznie nie wyjdzie i tylko z wszystkich zniechęci do tego. Uważam, że Turkus powinien być wdrażany w czasach dobrych, a potem on może nam pomóc przejść przez czasy złe, bo mamy już zespół na wyższym poziomie świadomości, bardziej zżyty, bardziej zaangażowany, bardziej odpowiedzialny. Jak wrzucimy wszystkich po prostu natychmiast, znaczy tak nagle na wojnę, no to może się źle skończyć. Więc myślę, że na pewno lepiej poczekać na dobre momenty i spokojnie to popracować nad tą świadomością, tymi spotkaniami i potem będziemy przygotowani na kryzys, bo jak wyjdziemy od kryzysu, no to możemy już tego kryzysu nie przeżyć i potem będzie takie hasło, że Turkus nie dał rady, a to nie Turkus, tylko my jako przedsiębiorcy zrobiliśmy to w złym momencie i w zły sposób. Super. Ja transparentność polecam. Ja i nie wiem, czy to ma znaczenie, czy to jest kryzys, czy nie kryzys. Czasem w kryzysie też warto po prostu zadbać o tą samą świadomość firmy i my o to zadbaliśmy teraz, o tą dużą samą świadomość, żeby wszyscy wiedzieli,
nie martwili się sami w ukryciu, zastanawiali, czy firma ma pieniądze na to, żeby wynagrodzenia nam zapłacić. Wydaje mi się, że lepiej jak ludzie po prostu wiedzą, bo wtedy potrafią się spiąć, potrafią zadziałać. Oczywiście są osoby, których to zmrozi i których to zablokuje przed działaniem i osoby, które nie wytrzymają takiego napięcia. Tylko pytanie, czy nie lepiej, żeby takie osoby się z nami rozstały, jeśli nie potrafią w ten sposób działać, bo wydaje mi się, że fajnie się pracuje z osobami, które są współodpowiedzialne, które uczestniczą, które chcą mieć tą współświadomość, niż osoby, które mówią, dobra, ja robię swoją rolę, a wy zadbajcie o wszystko pozostałe, nie? Bo to powoduje, że zostajesz z tymi problemami sam. I ja pamiętam z poprzedniego kryzysu, kiedy po prostu spotykaliśmy się we trzech w zarządzie i przeżywaliśmy ogromny stres, a przestaliśmy go przeżywać w momencie, kiedy zaangażowaliśmy w te problemy dużo większe grono, a mianowicie grono naszych menadżerów, kierowników, gdzie po prostu otwarcie im powiedzieliśmy, na czym stoimy i razem zaczęliśmy rozwiązywać problem. I wtedy ten problem, który był wielki dla nas, może zbyt duży, podzielił się na wiele mniejszych. Ja wiem, że dla tych osób nagle mogło to być zwiększenie ciśnienia, ale pewnie też się wcześniej zastanawiali, widząc, że projekty nie wychodzą, że klienci rezygnują, ci pewnie zastanawiali, czy będzie na wypłaty w kolejnym miesiącu, a tak to przynajmniej mieli tą świadomość, wiedzę i wiedzieli, co muszą zrobić, żeby faktycznie na te wypłaty były pieniądze. Ja się podepnę pod ciebie jeszcze, Daniel, i ja też bym powiedział, że słuchajcie, w kryzysie, generalnie oczywiście transformacji w kryzysie nie polecamy, ale transparencja to nie jest cały turkus, nie? I w kryzysie lepsza widoczność pomaga, a tym jest transparencja, więc jeśli ludzie będą widzieć, na czym stoją, to po pierwsze wszyscy będziemy szli w jednym kierunku, łatwiej rozwiążemy ten kryzys, po drugie oszczędzimy czasu na ich domysły, bo tak jak powiedziałeś właśnie, Daniel, o tym, że oni tak myślą, pewnie wiedzą nawet, tylko i więc marnują swój czas. Więc też polecam transparencję w kryzysie jako narzędzie antykryzysowe. Okej. Dzięki wielkie. Ja też bardzo dziękuję za odpowiedź. Dobrze, to myślę, że tak już będziemy jednak do końca. Mamy 11:46, a chciałam nam wszystkim podziękować za to, że udało nam się wszystkim poświęcić czas, żebyśmy się spotkali. Większość z nas posłuchała, spora część fajnie pogadała, podzieliła się informacjami, spojrzeniami, to jest duża wartość. Przy okazji zapraszam na inne turkusowe śniadania, niekoniecznie w Łodzi. Tu Paulina jest z Warszawy w tej chwili, przejmuje tam opiekę nad śniadaniami w Warszawie. O, kiedy w Warszawie najbliższe? Paulina? Najbliższe 16, właśnie dzisiaj je powieszę, że tak powiem. Dobrze, to wcześniej troszkę będzie we Wrocławiu. We Wrocławiu jest w każdy drugi piątek i tam Łukasz zaprasza. Ja myślę, że coś w Krakowie na pewno się pojawi. Kraków troszkę taką ścieżką śniadaniowo-wieczorną zaczął iść i super. W Łodzi zapraszamy, chyba wakacje też będziemy robić. Jeszcze się zastanawiałem, bo taka myśl nam przyszła. Jest pomysł na to, bo teraz była dyskusja, sami faceci, główni dyskutanci i temat IT, to będziemy przejść do tego, żeby była dyskusja same kobiety, niekoniecznie IT, z fajnym tematem. My też jako faceci będziemy mogli posłuchać wtedy. To zapraszam do Warszawy, bo przyszło, poprowadzą kobiety, tak? O, właśnie, to jest ta wartość. Ja chciałem Wam wszystkim podziękować jeszcze raz ze swojej strony i oczywiście życzyć miłego dnia i żebyście pamiętali, że jest coś takiego jak turkusowe śniadanie, tutaj możemy się pospotykać i pogadać i zobaczyć, co jest. Bieżące informacje na Meetupie, na turkusowe śniadanie można pracować inaczej, też na Facebooku jest strona turkusowych śniadań ogólna, jak też są grupy lokalne. Tam zapraszam i no i chyba tyle. Ja też ze swojej strony bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajna, fajna dyskusja, dużo ciekawych tematów wyszło. Też dziękuję za wysłuchanie, za uczestnictwo Wam wszystkim. Dzięki. Ja też dziękuję w każdą stronę.
Dzięki wielkie. No dobrze. Dzięki bardzo, miłego dnia życzę i dużo zdrowia. I mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Pozdrawiam. Hej. Cześć, cześć. Cześć, cześć.